Fantasmagoria, podcast o grach komputerowych, konsolowych, ale i nie tylko. Odcinek 457. Ja nazywam się Damian Paluchaka-Dachman i ze mną jest Rafał Sieciński, aka Sik. Witaj, Rafale, ponownie, bardzo miło mi. Cześć, Damian. Witam wszystkich słuchaczy. Mnie również jest bardzo miło. Wchodzi sezon świąteczny. Yy, czy budujesz na przykład jakąś sobie nową świe świecką tradycję, yy, jeśli chodzi o, o pewne rzeczy, które, które lubisz robić tak cyklicznie? Tak się znienacka zapytam. Nie spodziewałeś się, że będziemy o tym rozmawiać? Moja córka jest 2, 3 października się rodziła i to są jej drugie święta, nie? I ja myślę, że teraz jestem na takim etapie budowania nowych świeckich tradycji, aczkolwiek przez wiele lat to były, wiesz, standardy telewizyjne, Kevin, um, i, i, i to był taki punkt programu obowiązkowy. Poza tym ja zawsze bardzo lubię sobie właśnie też obejrzeć film mm, wieczorem i. I takie długie siedzenie właśnie jak najdłuższe z rodziną to takie normalne rzeczy ale przez wiele lat miałem taki moment że wiesz że z moją mamą oglądałem film i to przez 10 tam 15 lat my mieliśmy tak że mieliśmy płytę DVD wcześniej kasetę jedną drugą i sobie oglądaliśmy nie wiem do czwartej do czwartej rano po wigilii czy czy po pierwszym dniu świąt. Mm, I tak mam nadzieję, że może jeszcze nie teraz, ale też będę miał taką tradycję ze swoją córką, bo na przykład w tę sobotę, co była teraz, już spróbowaliśmy obejrzeć trochę filmu i było pół godziny, jak wytresować Smoka. nie? Ona ma dwa y, lata i dwa miesiące i y, 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 y dała radę pół godziny siedząc na fotelu, tylko wiesz, musiał być komentarz. Także ja tak liczę, że te, te pewne tradycje przeniosę też na nią. Ale tak to takich wielkich fantazji nie ma mnie. <laughs> Są pewne filmy, które, które się wryły, to dzięki na przykład Polsatowi, w tą mm. tradycję oglądania w święta, ale jest mnóstwo, co roku pojawia się mnóstwo, mnóstwo filmów i teraz to jest takie rzucanie jakby taką gumową, żelową kulką w szybę, no nie czy się będzie trzymać, czy nie i tych kulek rzucasz tysiące. I ja ostatnio właśnie kilka takich filmów obejrzałem zupełnie przypadkiem i nie w święta, w sumie, no to jest właściwie kolejny film, który mógłby się tam... Okazać klasy, klasykiem, gdybym miał troszeczkę więcej szczęścia. Nie wiem, czy widziałeś. Nie wiem, jaki jest polski tytuł, ale. Daddy's Home, druga część. Z, z Willem Farelem tam nad Mel nie. Gibson, Mark Wahlberg, John Cena. To jest o takich. A w ogóle, pamiętasz Daddy's Home, pierwszą część? Nie, ja nie oglądam świetnych filmów. <laughs> nie, to jest akurat. O, no, to jest historia takiego o takiej rywalizacji byłego męża z obecnym mężem i to w pierwszej części tak było, no później to się okazuje, że to już są dwie rodziny i ci panowie już mają też, jakby już ta, ta rywalizacja przełożyła się w taką przyjaźń bardzo ciekawą, no ale tam się jeszcze pojawia ktoś, były mąż, jakby kolejny trzeci były mąż, no jest bardzo zabawnie, ale wszystko jest właśnie w, w klimacie świątecznym, no bo to się dzieje w święta i, i, i na końcu mhm. jest taka bardzo ciekawa Sytuacja, no, trochę zdradzę, kiedy wszyscy bohaterowie i nie tylko spotykają się święta w kinie, tam gdzieś wysiada się prąd, bo jest zamieć i, i ludzie tłumnie w takim odciętym od świata trochę miejscu, w tym, tej, w tym multiplexie, e, no, gdzieś tam się pojawia ta atmosfera świąteczna, gdzieś tam śpiewają. I bardzo sympatyczny film. I tak się zastanawiam, jestem bardzo ciekawy, czy, czy ja go obejrzę za rok, czy on trafi na przykład do takiego mojego mini-kanonu. Bo, bo mój minikanon jest mm -hmm. właśnie taki bardzo oszczędny nie? I, i, i jest tylko jeden taki właśnie film, właśnie Witaj Święty Mikołaju, Grisworldów zawsze oglądam i to jest, zamęczam swoją rodziną, bo oni wiedzą, że już będziemy to oglądać, to już bez dwóch zdań. No. To, to, to jest, to ja jest mam to... jeden taki film jeszcze, teraz sobie przypomniałem, na podstawie książki Grishama, e, Święta Las Minut. Tam gra Tim Allen w głównej roli i Jim Lee Curtis mu part partneruje jako mał małżonka, ale też jest wiesz, The Nightcroyd na przykład. I to jest taka e, dosyć, wydaje mi się, że dobra komedia. Ona jest na Netflixie, bo nawet ją wypatrzyłem, tak trochę myślałem o tym, ale mm, żeby ją obejrzeć. Ale ja mówię, nie jestem, nie jestem jakimś wielkim fanem e, takich, takich typowych świątecznych filmów. Lubię na przykład, nie wiem, Horory Świąteczne by sobie obejrzeć jakiś horror świąteczny, żeby się wprowadzić, czy katastroficzny świąteczny, bo jest taki e, film, który już tam któryś raz oglądać będę prawdopodobnie. E, to jest mm, żeby, ci, żeby ci nie popsuć tytułu e, 12 mm, wow. katastrof? 12 katastrof wigilijnych coś takiego. Poczekaj, żeby sobie przypomnieć. E, A to jest jakiś taki no nieznany, czy jakiś taki to kampowy jest, To jest Sci-Fi Channel. I to jest naprawdę takie, wiesz, jak te wszystkie, nie wiem, rekin na bagnach, rekin na pustyni, to są tego typu filmy i to jest, to, to należy do takiego kanonu właśnie, wiesz, z przymrużeniem oka, złego kina, ale dosyć, dosyć, wiesz, jeżeli ktoś lubi dob dobre, złe kino, to tutaj się będzie dobrze bawił. Mm -hmm. A jeśli chodzi o gry w ogóle, masz jakieś takie tradycje związane z grami? Lubisz wejść na przykład, nie wiem, dość. Znaczy, nie wiem, czy gra, grałeś, czy grasz, grywasz, albo albo może będziesz kiedyś. miał zamiar grać, ale w MMORPG, albo w takie gry, y, to, gdzie bardzo często są tak zwane wydarzenia świąteczne i jak mm -hmm. tam się celebruje. Jestem bardzo ciekawy, jak w Fortnite będzie się <laughs> obchodzić Glasgow. Mm -hmm. Tak, ja ze swoich dobrych czasów pamiętam, jak to było w Guild Wars, jak to było w World of Warcraft. I to było tak bardzo sympatycznie, szczególnie jak, jak dawno, dawno temu, jeszcze nie miałem rodziny, nie było dzieci. I człowiek nawet Sylwestra potrafił spędzić w tym, może nie, nie, nie także każdego, nie? ale powiedzieć, że zdarzyło mi się raz, by yy, prawda, odliczać yy, Sylwestra w grze wideo i to jest, to jest ciekawe. To jest takie małe community takich, takich wyrzutków, którzy nigdzie gdzieś się nie odnaleźli, plus właśnie w tych grach na, no jest mnóstwo takich świątecznych dekoracji sztucznych, jakichś jakich zadań, jakichś jakich wyzwań. Tak typowo, wiesz, dekoracje świąteczne to tylko zobaczyłem w Fallout'cie chyba czwartym, hmm, ale to chyba jest zbudowane było w... nie, tak, tak. Ta, ten... ten... Ten w Bostonie, tak? Stadion bejsbolistów. Zapomniałem, jak się to nazywa, ale przypomniałem sobie, jak się film nazywa i to jest 12 Disasters of Christmas. I to jest do znalezienia. Jeżeli, no ja sobie zapisałem, robi... jako, jako fan, jeszcze jakiś taki specjalny filtr sobie założę, żeby to jeszcze, jeśli mi się nie uda, właśnie znaleźć wersji VHS albo, albo, albo telewizyjnej. Nie, z 2012 roku jest, więc, ale właśnie wersja telewizyjna jest, bo to, to, to na pewno miałem plik zgrywany z sci-fi. Mm, nie, wiesz co, nie, nie gram w MMO i w żadne takie społecznościowe gry, więc nie, nie, nie widuję takich obrazków, ale wiesz, uważam, że to jest w jakiś sposób fajne, że to zawsze buduje to community i, i w jakiś tam sposób, gdzie gry szczególnie na, nastawione na rywalizację e, to, to jednak ten taki element jest mm, pojednania, nie? Który jest chyba dosyć ważny mimo wszystko, żeby... Mm, żeby, mimo że jesteś przeciwnikiem w grze, to żebyś pamiętał, że jednak no, to jest druga osoba i gdzieś tam jakiś szacunek, jakaś, jakaś, jakaś taka, nie wiem, e, więź porozumienia, że lubicie to samo i, i poświęcacie na to czas, tak mi się wydaje przynajmniej. Mhm. Ja kiedyś miałem e, w ogóle taki moment. Bardzo refleksyjnie podszedłem do zabijania w grach. Ja pamiętam, czy to, że gry są teraz realistyczne, że ja strzelam do tych awatarów w sumie? Tu nie chodzi o to, że ja później gdzieś mam zrytą z psychikę i mógłbym wyjść na ulicę coś zrobić, ale tak zacząłem się zastanawiać, czy, czy co ja robię, nie? Czy, i, i, i mhm. e, to, jest, to jest, bardzo ciekawe, bo wiesz, dlaczego się za tym zasta zasta zacząłem zacz zacz zastanawiać, bo, e, no jeszcze nie gram w Death Stranding, ale zacząłem oglądać rozgrywkę Death Stranding. Mhm. I tam, e, jak Kojima zawsze gdzieś tam w, w, w tych swoich grach, w tych Metal i sam nawet wspominałeś o tym w, w, w poprzednim odcinku, rozmawialiśmy, szczególnie w ostatnich dwóch Metal Gear jego, jego wykonania, że one miały taki przekaz antywojenny. Że on zawsze krytykował i, i te prywatne siły zbrojne, to, to najemników i tak dalej. I, i tak oglądam sobie właśnie tą, tą, tą rozgrywkę i faktycznie całe takie przesłanie jest, że chcą zjednoczyć ludzi. Ten, ten, ten slogan, który brzmi troszeczkę jak przekręcony slogan z, z poprzednich wyborów prezydenckich amerykańskich. Mm -hmm. Make America whole again. Że, żeby właśnie zjednoczyć ten, ten, tą podzieloną Amerykę, tych wszystkich. Że taki ma bardzo pokojowy. No jest taki ma pokojowy brzmienie, ale z, jed, z drugiej strony jest tam dużo walki, tam, tam, tam się strzela, rzuca się tymi granatami z krwi. Tam jest no, taki zły, który, którego prawdopodobnie będzie trzeba e, zabić. No, jest ten Mad Mikkelsen, doszedłem do tego momentu, kiedy właśnie Mad Mikkelsen, czy ta jego postać, wychodzi z. To jest bardzo ciekawe, ja to tak interpretuję, że on jakby przekroczył, jakby te granice światów, nie wiem, wyszedł z tej smoły, gdzieś był podłączony tymi kablami, one się gdzieś odłączyły. On chyba, jak on się nazywa? Nie, żołnierz? Nie. Bojownik? On ma jakąś hmm. taką. Wiem, jakąś taką nazwę. No, ale to nieważne. Nie to tak. znaczy, nie, nie jestem teraz, nie pamiętam teraz, jak oni go tam nazywają, natomiast yy, on ma Unger, yy, na, na imię ma Unger, tak? Mm -hmm. Czy na nazwisko? Clifford tak. Unger tak się tak. chyba nazywa. Yy, ale powiem ci jedną rzecz, to jest dosyć ciekawe i wydaje mi się, że to jest też celowy zabieg chodzimy, bo mm, ja skończyłem Death Stranding i, mm, i najgorszymi elementami są trzy poziomy, które właśnie rozgrywają się w innych epokach przenosisz się na pojedynki z Ungerem mm. i to są to jest tak, pierwsza wojna światowa druga wojna światowa i Wietnam i to jest moim zdaniem najgorszy element całej gry, strzelania to nie jest dobrze zrobione jest, jest w ogóle te mechaniki z tym wielkiego plecaka tego rzucenia granatami tam nie do końca działają, szczególnie że w tym, tym pierwszym etapie, gdzie jest ta walka w okopach i, I to jakoś za dobrze nie wygląda, ale zacząłem się tym zastanawiać, dlaczego on tak to zrobił. Bo kurczę, to nie jest tak, że y, on nie miał czasu. On miał parę lat na, na tą grę i nie wydaje mi się, żeby tego elementu, szczególnie że umie, wydaje mi się, i wie, znaczy, może inaczej, może sam nie umie, ale wie, jak powinno dobre strzelanie wyglądać. Szczególnie że w Metal Gear 5 y, ono jest na, na dobrym poziomie, i, i to jest jedna z, moim zdaniem, z najlepszych skradanek takich z otwartym światem, chyba no, jak nie najlepsza. I wiesz co, wydaje mi się, że on specjalnie zrobił te poziomy gorsze, że to też jest jakaś taka krytyka tych wszystkich gier shooterowych, bo jakby nie patrzę to Battlefield 1, um, Call of Duty, um, World War II i zresztą ten nowy Battlefield też, Druga Wojna Światowa, no i Wietnam, no to wydaje mi się, że to po prostu mu też koncepcyjnie pasowało, ale Battlefield Wietnam przecież też był. I wydaje mi się, że to jest w jakiś tam sposób też takie wbicie szpilki w ten, um, w ten segment rynku. Że on zrobił y, strzelanie najgorsze, żeby też w jakiś sposób pokazać, że to jest nic ciekawego. Może to tym interpretuje, ale jakiś powód nie musiał wiem. być. Nie wierzę, że po prostu tak sobie zostawił to. Bo to naprawdę wyraźnie odstaje, wiesz, to, to, jest, y, to wyraźnie odstaje no po prostu. To, to jakoś mi się do całej koncepcji tej gry nie pasuje. Mhm. Ale jak już przeszedłeś właśnie y, to. Mhm. Po, tak pod, podsumowując, oczywiście nie musisz tutaj zdradzać zakończenie, ale bardziej mi chodzi, czy ta opowieść cała, czy to, to snucie, czy cała ta żmudna rozgrywka, to, to prowadzenie takiej... Właśnie to jest, to jest ciekawe, że, że czasami monotonnej wędrówki przez te światy, budowania tych, 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 tych mostów, tego łączenia tych... jak to powiedzieć, tych baz, tych... tych tych mhm. miast. Cała ta praca, czy to faktycznie na przykład do, do tej historii jakoś tak spójnie pasuje, że faktycznie, że jak, jak już połączyłeś te miasta, to rzeczywiście masz takie wrażenie, że tak, teraz Ameryka jest cała, udało ci się coś osiągnąć, czy, 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 czy nie jest taki happy end, czy tam, nie, tam jest trochę takiego, go, jest jakiś gorzki smak w tym wszystkim, czy jesteś w ogóle usatysfakcjonowany tą historią. Czy można powiedzieć, że to jest faktycznie warta na przykład tych nominacji do ostatnich nagród the Game Awards Jeffa Carey'a? Na pewno jestem zadowolony, ale powiedziałem chyba na sam koniec podcastu, że Kojima o Łady jakieś nabrał, jeżeli chodzi o reżyserię, może dlatego, że koleguje się właśnie z Del Toro i z Refnem. No, jednak trochę przywalił tymi kascenkami, i, i ta narracja się staje taka mocna i intensywna. Masz trochę, trochę grania i 15-20 minut kascenek, później masz. Ale powiem, że jedna walka się udała. Naprawdę jeden pojedynek taki z bossem, który dzieje się na plaży, wydaje mi się, że mu się bardzo udał. Jest, 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 jest fajnie zrobiony. To także tutaj, tu muszę pochwalić. Natomiast y, całość moim zdaniem gra. Jest, jest to spójne, jest to czytelne y, i nawet powiem szczerze, że ta gra w takiej ogólnej wymowie jest zdecydowanie bardziej y, w moich oczach zyskała przy zakończeniu niż, niż podejrzewałem, że będzie. No widzisz, widzisz y, bo, bo y, ja... Y, bardzo dużo właśnie takich negatywnych głosów wśród recenzentów, krótkich krytyków się pojawiło. I, I ja już nawet nie chcę wspominać, kto jak mówił, bo to ja czasami mam takie podejrzenie, że jeśli nie powiesz czegoś kontrowersyjnego, jeśli nie powiesz czegoś, co będzie no, na przekór takiej głównortowe opinii, to, to się nie wyróżnisz. I, i niekiedy no, wydaje mi się, że recenzenci, nawet o jednym recenzencie rozmawialiśmy, że. Chodzi o to, że mhm. po prostu na, na siłę się doszukują pewnych rzeczy i na nich się koncentrują albo, albo wyładowują swoje frustracje. I ja, jestem bardzo ciekawy, jak ta, jak ta rozgrywka, właśnie jak, jak, ta, jak ta, ta żmudna, ten żmudny element bycia dostawcą, który jest po prostu później obwieszony tymi paczkami. Ja się bardzo podobało to, że no faktycznie na, na pewnym etapie no to wyglądasz jak, jak taki robot. Ta paczka ma nie, 4 metry wysokości, masz różne pakunki przyczepione też do ramion, do, do, e, chyba też do, do ud, no nie wiem, no po prostu jesteś cały napakowany, tak. a później oczywiście dochodzą pojazdy, więc, więc to też trochę w jakiś sposób ułatwia dostarczanie tych przedmiotów. Ale ten pierwszy kurs musisz wykonać, wiesz, bez, bez pomocy zazwyczaj e, i pojazdu i, i bez tych pomocy... Sieci chiralnej i tych wszystkich ludzi, którzy grają jednocześnie w grę, którzy już tam postawili Tyrolkę, postawili most. Więc ten pierwszy kurs jest taki ten dziewiczy. No to jest, jest, jest jakimś tam wyzwaniem. Zresztą ja uważam, że to wszystko bardzo pasuje i ten, ten akurat element, to powiedzmy to 75%, może nawet 85% całej gry jest bardzo udany. To planowanie, jak, jak, jak tutaj paczkę po prostu zrobić, dostarczyć do jednego, drugiego, trzeciego punktu, żeby za jednym kursem że wiesz, że bierzesz te sanki na plecy i później sobie możesz z górki nimi zjechać, bo zaoszczędzisz czas. To jest naprawdę wszystko fajne i ja się dobrze bawiłem, aczkolwiek mówię, pod koniec już trochę przy... bo nie zrobiłem platyny. Pod koniec po prostu trochę przyspieszyłem i chciałem jak najszybciej to skończyć, bo dowiedziałem się, że jest po zakończeniu można grać dalej, że po prostu dostajesz ostatni rozdział, to jest 15 i jest zatytułowany chyba, znaczy pod tytuł marzę dwa tygodnie wcześniej, przed zakończeniem. I możesz skończyć to, czego nie skończyłeś, więc ja sobie stwierdziłem, że nie będę, wiesz, robił, nie wiem, 90 godzin, żeby zrobić wszystko, tylko po prostu zamknąłem, myślę, że około 50 godzinach mój, mój, moje przejście. I jeszcze wracając do tego twojego pytania, moim zdaniem to wszystko gra, że to wszystko jest utrzymane w, w postaci sama. On, on nie przechodzi jakiejś wiesz, dziwnej przemiany nagle, że jest kimś innym czy coś on jest po prostu zwykłym kurierem, tak siebie widzi, jest zwykłą osobą, która chce dostarczać paczki i jakiś tam mm, wszyscy widzą w nim kogoś więcej, tak? Ten sam Strand jest, jest człowiekiem, który ma połączyć Amerykę. A dlaczego on? No to wyjaśnia też fabuła. I, yy, I uważam, że to to wszystko ładnie się splotło. Te wszystkie takie rzeczy, które o których mówiłem, czyli to budowanie świata w przyszłości, jakieś tam yy, wtręty kodzimy na temat yy, tych cząsteczek Higgsa, tego, tego mikro wszechświata, wszechświata koszotkowego, tego łączenia śmierci i życia. To wszystko jest i to ma. Bardziej lub nieczytelne, dla niektórych to może być bełkotliwe, ale mnie się podobało. Szczególnie, nie to mówię? To jest inne. Natomiast czy, mm, czy to ta zasługuje na nagrody? Bo też, też mówiłeś o tym. Yy, wydaje mi się, że pod względem yy, takim technicznym to ta gra wygląda świetnie. I ona, ja gram na, P, na mam, mam PS4, ale w wersji Slim, nie mam Pro. I ona nigdy nie, wiesz, nie, nie miałem jakiejś przycinki, nie miałem żadnego yy, zwolnienia. Yy, które nie było wbudowane w grę, bo tam jest takie zwolnienie, kiedy znokautujesz przeciwnika, to się wtedy zwolnienie ci włącza. Ale chodzi o takie, nie wiem, jakieś Jakiś tam. Jakieś przycięcia, dropy tak? klatek, tak? Mhm, tak, nie miałem tego. Poza tym, mm, konsola zacho zachowywała się bardzo cicho, a to nie jest standardem ostatnio mm, przy, przy mojej PlayStation, bo od jakiegoś czasu zachowuje się dosyć głośno, e, szczególnie jak jest gra z płyty. I, I wygląda, gra jest bardzo ładna, jest, ma, ma swoją stylistykę, ma swoje pomysły. To wszystko jest. jest ma ma piękną uprawę muzyczną i nie tylko chodzi o, o te oryginalne utwory, ale też te wykorzystywane na licencji. Jest też, wydaje mi się, dobrze zagrana. To znaczy, są te momenty takiego. Użyję angielskiego słowa cringe, ale, ale one są no po prostu takimi. Trochę jak uchodzimy to jest po prostu. Są takie y, górnolotne teksty w jego, w jego grach. To jest ciekawe, że u ciebie y, sztuczne postacie takie wywołują cringe. Ja zauważyłem sobie, że u mnie komputerowe animacje, znaczy postacie komputerowo animowane nie wywołują właśnie tego efektu. Ale wiem mhm. o że chodzi, bardziej Tylko na przykład, gdzieś, na przykład u mnie cringe, wiesz, wiesz, co najbardziej cringe wywołuje? Na przykład, nawiązując do, do świątecznych imprez, na przykład nie wiem, konferencjerka prezenterów nie wiem, w Sylwester Wiedynce albo w Polsacie i tak dalej. Jak ja zawsze oglądam to, jak. jak no, no mnie to jest takie bardzo cringeowe, cringe że się tak wyrażę. A jeśli mm -hmm. chodzi o gry wideo, to nigdy mnie to właśnie nie spotkało. To jest bardzo ciekawe, że, że, że tak sugestywne są te, te filmy, te animacje, że jesteśmy tak blisko tego, tego złamania tego z Uncanny Valley, że już, już ten efekt u ciebie był wywołany. To jest bardzo ciekawe. No tak <noise> abstrahując trochę od tego. Ale jestem ciekawy, czy te nagrody dostanie, bo na pewno to niektórzy mówią, ci super entuzjaści, tacy hiperentuzjaści mówią, że to jest gra generacji yy, i to jest trochę myślę, że na wyraz powiedziane. Ona to nie dostanie, jest, jeśli jest to coś... będzie faktycznie tak jak no, Jeff Kili no, mówił, że. Bo to jest tak, że on nie decyduje o nominacjach. To jest tak, że tam jest jakieś gremium. Mhm. 60, albo i, znaczy, ja to zaraz rzuciłem tak z powietrza zupełnie tą liczbę, ale jest jakieś grono, czy gremium, czy redaktorów, ludzi, którzy na co dzień zajmują się profesjonalnie ocenianiem, gdzieś krytykom, no na pewno to są jakieś mhm. znane nazwiska, znane serwisy, i to oni nominują. I wydaje mi się, że jest tak dosyć duże podzielenie i tak dalej, że tylko faktycznie jakby byśmy na przykład, nie wiem, pod... chcieli przeanalizować, co w tym roku wyszło, to tylko, jakby, nie wiem, gdyby to był taki słabszy rok, to tak wyraźna gra mogłaby się no, wybić ponad przeciętność, bo ona jednak polaryzuje opinię. Bo są osoby bardzo zachwycone i, i ja widziałem właśnie ludzi zakochanych w grze i, i plantynujących, robiących wszystkie właśnie te do, do, dostawy i tak dalej. Są osoby, tak właśnie, tym się gra podoba, tak mają umiarkowaną opinię, myślę, że że ty do tych osób należysz, że, że podoba ci się ta gra, ale, ale nie uważasz chyba jej za, za, za warte dzieło. No i są ludzie, którzy absolutnie nie zostawiają suchej nitki na, na niej. I to jest, to jest bardzo ciekawe, mhm. bo ja właśnie bardziej widzę tą polaryzację. Na przykład, ty jesteś taką osobą, bardzo, która mi przedstawiła, też ci tak trochę posłodziłem w, te, w tamtym odcinku, że przedstawiłeś mi tę grę w taki sposób, że mnie zaciekawiłeś, że ja. ja ja pod... wcześniej widziałem tylko pojedyncze obrazy, jakieś sugestie czegoś dziwnego, jakiejś takiej historii, która może być no, czymś absolutnie zwariowanym i bez sensu i tak dalej, a może być właśnie czymś absolutnie niesamowitym. No, nie chcę mówić, że na miarę filmów Dawida Lincha, ale, ale coś takiego, co, co może być uznawane za wybitne, nie? Ale dopiero właśnie ty mi przedstawiłeś ten sens tego wszystkiego, wiesz, że mnie na ziemię, jeśli chodzi o, o BBs i tak dalej, no to jest, i to jest bardzo ciekawe I ja jestem, jestem pewny, że jakąś nagrodę Death Stranding dostanie, ale, ale na pewno nie za grę roku i tak dalej, chociaż... Ciężko powiedzieć. Ale zwróć uwagę, zwróć uwagę, co dostało, bo złote joysticki były rozdawane, prawda? I Ultimate Game of the Year dostało Resident Evil 2, który jest grom remakiem I. To, no, ale to, to nie jest to taki, klasyczny, a, taki, taki klasyczny. Taki klasyczny. E, ale chciałem jeszcze zwrócić uwagę na kolejne rzeczy. E, mhm. Krytycy wybrali Control jako grę, grę roku, a najlepsza gra na PC to jest e, klasyczny World of Warcraft. I tutaj już pomijam Control, bo może rzeczywiście e, od, pod względami technicznymi ta gra jest świetna. Mhm. Ja grałem tylko trochę i nie znalazłem tam nic ponad taką wyższą średnią po prostu poprawne bardzo strzelanie, jakieś tam moce używane, ale podejrzewam, że to samo jest w nowym Jedi, w nowym Star Warsach, tak? Mm -hmm. Fallen Order. I, i bardzo, podejrzewam, że tak, tak będzie. Tylko, że będziemy mieli zamiast pistoletu, który tam się zmienia, będziemy mieli mieć świetlny, Ale Resident Evil 2 jest u, u, uważają, że to jest najlepsza gra, która wyszła w tym roku. A druga rzecz, że mówię, na PC ta kolejny no, remake, powiem jak to nazwać, mm -hmm. World of Warcraft, który chyba w tych latach 2000 nie jest, jest specjalnie fantastyczny. To nawet nie jest remake, to jest demake. Czy, czy wiesz, May, tak, tak. Oni, oni, Powrót do korzenia. Tak, po że... Wydali grę Wanila, dlatego że było takie zapotrzebowanie, odpowiedzieli na, na Głosę. Mm -hmm. jest bardzo ciekawe, bo ja sobie zrobiłem takie podejrzenia sobie tych zwycięzców, nie widzę nominowanych, więc nie wiem, jakie tam były. jaka rzeczywiście była konkurencja, ale, ale jak patrzę na przykład na te gry, które są wymienione, to ja tutaj nie widzę żadnej takiej gry, na miarę, absolutnie gry, która w zestawieniu nie wiem, gier dekady pod koniec, nie wiem, przyszłego roku mogłaby się znaleźć. Bo Days Gone, okej. Okay, mm -hmm. Bo tak to, to odczytam właśnie tych, tych, tych zwycięzców, możemy nawet to omówić. Yy, best Storytelling, tak? Czyli naj, naj, najlepsza historia, najlepszy, najlepszy sposób opowiadana. Nie grałem w Days Gone, ale znam osoby, którym się to Days Gone podoba. I, i mm -hmm. nie wiem, jak bardzo są zaangażowane w ten, tę historię. Yy, czy kolejna opowieść o zombie jest w stanie. Yy, oczarować, no wygląda na to, że tutaj y, się spodobała krytyką. Później najlepsza gra wieloosobowa Apex Legends. Bardzo to, tu bym się zgodził, nie? Bo ona tak jakby weszła szturmem, nikt się nie spodziewał i faktycznie trochę namieszała. Teraz y, jest troszeczkę ciszej o niej, ale okej. Okay. Minecraft na, na, wśród gier, które nadal się grają. To jeszcze bardzo mm -hmm. ciekawa, tak, kategoria. Najlepsze efekty y, graficzne, wizualne, czy najlepszy y, projekt wizualny. Devil May Cry 5. Też można powiedzieć, że taki... Ładna jest ta taki powrót do korzeni, bo, bo, bo to jest jednak tytuł nienowy, no nie? I, i, znaczy nienowy, no nowa marka. Ale znowu wydaje A. mi się, wiesz co? Mm -hmm. Ale wydaje mi się, że na przykład to Control, e, bo grałem akurat na PC-cie i, i na dobrym pc więc wyglądało chyba lepiej niż Devil May Cry, który no może do tego, że grałem w Devil'a na swojej konsoli. Oczywiście znaczy, to Devil May Cry, oni tutaj oceniają jakby e, cały design I, i to jest bardzo ciekawe, że, że poprzednia część Devil May Cry, ta bez numerka, ona była naprawdę bardzo dobra, ja wyświetlisz w piątkę, nie grałem, ale rozumiem, że to jest postać tego klasycznego Dantego. Tego z, z białymi włosami i tak dalej, więc to jest taki fan jak to się ładnie mówi. Mhm. Odwołujesz się do tej nostalgii i automatycznie wzbudzasz większą, większą sympatię. Stąd no, no Resident Evil 2, bo robisz grę, która wygląda fenomenalnie, robisz grę, która się, w którą się świetnie gra teraz, a jednocześnie ona się odwołuje do tej, twojej, do tej nostalgii sprzed 20 lat. Gdzie naprawdę dużo takich 30-latków, 30 parolatków za Mokosą grali w Resident Evil 2 na PlayStation 2? Wówczas Resident Evil 2 wyszło na wszystkie konsole, Wiesz, to jest bardzo fajny taki jest materiał, na, chyba na koniecznie na, na, na Digital Foundry czy gdzieś indziej, gdzie, gdzie porównują wszystkie edycje, w ogóle jakiekolwiek wyszły. Ale w każdym razie mhm. to, to jest gra, która jednocześnie się odnosi do nostalii, ale jest w 100%. Od początku zrobiona na nowo. To nie jest remaster. I ona faktycznie zachwyca. Takie, wchodzi takie podobieństwo do branży filmowej i Oscarów, załóżmy, gdzie dostają Oscary y, remake, tak? Chociażby, no nie wiem, takie ostatnich, no to y, infiltracja. Zwróć uwagę, że tutaj takie, zachodzi takie podobieństwo, chociaż tutaj ciężko też mówić, bo to ta sama firma robiła remake swojej gry, ale takie podobieństwo, że, że branża gier robi dobry gier remake. Bo po prostu tamte już nie, nie przystają albo są nieczytelne dla, dla nowych pokoleń. E, a z drugiej strony ja bym tak jednak bardzo chciałbym, żebyśmy jako, jako gracze i branża gier y, byli coraz lepsi, coraz bardziej się rozwijali, ale mm, no właśnie tutaj, czy, czy Resident Evil jako, jako gra roku to jest naprawdę taka no, ultimate game of the year? No właśnie, no, dla, mnie, dla mnie to bardzo dziwne, bo to pokazuje, że faktycznie jeśli gra, która. No nawet jeśli jest świetna, ale jest w jakimś tam stopniu odtwórcza. Ja nie mówię, że, że w, w jakimś stopniu. Nie chcę, nie chcę też nikogo urazić, tą komuś komu ta gra podobała, ale jeśli faktycznie nie ma żadnej innej gry, która mogłaby pobić remake'a, klasyka, to znaczy, że to był, to był naprawdę słaby rok. I ja teraz próbuję sobie przypomnieć kilka tytułów, które grałem z początku roku albo, nie wiem, ze środka roku, które zrobiły na mnie duże wrażenie i tak naprawdę nie jestem w stanie. I yy, ja jestem bardzo ciekawy kontrol. Dzisiaj jakaś poszła plotka, że pojawi się na Game pasie, więc ja jestem bardzo z tego faktu zadowolony, więc na Xboxowskim Game Passie na pewno w kontrol zagram, ale dużo takich pozytywnych rzeczy słyszałem, ale na pewno nie, że, że jakby kontrol zasługiwałoby na, na miano gry roku, więc faktycznie nie ma co. Tutaj płachać na tym, ale tak sobie przeglądam jeszcze na, y, jakie tytuły tutaj gdzieś się pojawiły, które, które mógłbym uznać za, za interesujące i godne nagrody, i, i tak naprawdę czuję się, że jestem jakby gdzieś oderwany od tego wszystkiego, bo jeśli chodzi o gry mobilne, to zupełnie mi te, te, te BTS World nic nie mówi. Jeśli chodzi o, o, o Outstanding Contribution Award, nawet nie wiem za co to Dla jest. Mnie nie, Ta, nie wiem co to jest w ogóle za kategoria, no ale wygrała y, gra. Life is strange. Life is strange. No, świetny tytuł, no ale o co chodzi, nie wiem. On no, już ma parę lat. Ta. To nie jest Najlepsze... I Druga rzecz, że mhm. nie jest jakiś wielcy odkrywczy. No to, to nie jest znowu mechaniki tailowskie. No fajny scenariusz, ale takie scenariusze już mieliśmy w kinie wielokrotnie i to, no nie, nie, nie za bardzo rozumiem. Może rzeczywiście dla ludzi, którzy nie są takimi, wiesz, bardzo mocno siedzącymi i grają, mm -hmm. załóżmy, w jeden gatunek i czasami po co sięgają, to Life is Strange jest jakieś wielce odkrywcze, ale mówię, wydaje mi się, że Telltale czy nawet David Cage robi to lepiej. Mm -hmm, mm -hmm. I dalej patrzę, właśnie e, najlepsza gra na wirtualną rzeczywistość. Beat Saber. Mi się Beat Saber strasznie podoba i to jest jedna z tych gier, która. Sprawdza się fenomenalnie właśnie w wirtualnej rzeczywistości, że, że są pewne tytuły, które wykorzystują to jako taki tak zwany gimmick, nie? Czyli jakiś taki dodatkowy mhm. element, ale tak naprawdę mogłyby funkcjonować i poza. Tą grą. Na przykład wszystkim podobający się Astro, Astrobot. No, ja sobie wyobrażam, że tą grę można byłoby zrobić na płaskim ekranie i ona była równie sympatyczna. Oczywiście to, to że ona jest w trójmiarze i że możesz tą głową obracać, to, trochę daje, ale no, to nie jest, to nie jest taka, to, no, w każdym razie, no, jeśli chodzi o Beat Saber, no to jestem, to jest jedna, na nagrodach tutaj jedyna gra, która faktycznie zrobiła na mnie duże wrażenie w tym roku. Ja nie wiem, czy to jest gra w ogóle z tego roku, czy ona na przykład rok temu też nie, nie, nie pojawiła się, ale... Ja bawiłem się z Beat Saber świetnie, jeśli chodzi o, o, o wersję i na pc i na PlayStation 3, więc to, to jest jedyna gra, jedyna nominacja, po którą, i, i, i zwycięstwa, po które mogłem się podpisać, bo później już właśnie dochodzi Xboxowa gra roku. Gearsy piątka i to też świadczy o tym, jak, jak mało ekskluzywnych, dobrych tytułów wyszło w ogóle na, na tę konsolę. Bo przez cały mój szacunek do, do, do tej serii, to jednak e, ostatnie części nie, nie mają takiego nie mają takiego uderzenia, nie mają takiej siły, nie, ma, nie robią takiego wrażenia, jak robiła oryginalna trylogia na, na, na 360. Mm -hmm. Bo ona robiła pod względem wizualnym czegoś takiego, po prostu nikt się nie spodziewał, bo to, to, to było Opus Magnum. To, jest, to była gra, która wyznaczyła pewien trend i, i podniosła tak wysoko poprzeczkę, jeśli chodzi o wizualia, że, że naprawdę no, wtedy można było mówić, że w końcu rozpoczęła się nowa generacja. Bo do tej pory wszystkie gry, które wchodziły, to. To przez, przez wiele osób było określane jako takie. No, one, no, wiesz, to wiele gier w ogóle wychodziło i na poprzednią, i na, i na tamtą generację, tak? To była taka Gragan. I ona wyszła i na 360 i na oryginalnego Xboxa. Ale właśnie giercy wprowadzały coś nowego. I rozgrywka też była fenomenalna. Strzelanie, które było czuć. Ten nowy, znaczy, nowy, stary system, ale zdecydowanie rozpropagowany, czyli chowanie się za zasłonami, strzelanie gdzieś za węgła, no, no po prostu. Y strzelanka trzecioosobowa, która tak to fenomenalnie robiła i, i no, mógłby mógł się tutaj rozpływać nad, nad wieloma aspektami na przykład... piękny design w ogóle wszystkiego, tak. od karabinu, zbroi, świata e, tych bohaterów napakowanych mięśniaków, no kurde, to jest, to jest e, ja, ja, no ja pamiętam i że ona zrobiła na mnie w ogóle na Xboxa, zrobiły na mnie dwie gry na ten moment, kiedy go zobaczyłem pierwszy raz mm, i to pierwsza był Girsy, i po prostu kopara mi opadła a drugim było y, Dead Rising, mm -hmm. z tą ilością, wiesz, y, zombiaków, na, które się pojawiają w tym centrum handlowym. I ja wtedy poczułem naprawdę, że mamy tą nową generację, to, że to jest coś zupełnie innego, bo widziałem Black na y, PS2, zresztą mam i mm -hmm. y, 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 okej, okay, to wyglądało super, to, 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 ale, ale nie można moim zdaniem... Postawić tej gry obok girsów. Tak. Chowają się, także zgadzam się z tym, co mówisz zupełnie. Mm -hmm. Nie jest moim zamiarem podsumować całe, te wszystkie joysticki, no nie, ale już tak dochodzą do tych trzech takich najważniejszych. Krytyka, znaczy nagroda, nie wiem, krytyków, recenzentów, nie wiem, i to jest ciekawe, Jestem, i, i, i to można już w takiej wstępnej analizie, żeśmy poddali tę decyzję. Osiągnięcie, jak to zaosiągnięcie, tak, Lifetime Achievement Yu Suzuki. Faktycznie po 19 latach, 18 latach dokończyć sagę. Do, wydać trzecią część yy, Shenyu, tytułu, którego no wielu panów, fanów no, no, czekało z wytęsnieniem. To tak jakby właśnie po, po 19 latach, czy tam po iluś, wydano faktycznie prawdziwą trzecią część Half-Life'a, a nie jakąś tam popierdółkę w wirtualnej rzeczywistości. Więc yy, tutaj jakaś. Nie mam specjalnie nic do dodania, no i oczywiście to, co już, już żeśmy skomentowali, Ultimate Game of the Year. I nie wiem, w mm -hmm. ogóle, ja jestem ciekawy, czy, czy, czy ty w ogóle zwracasz uwagę na takie rzeczy, jak właśnie te gry roku, czy w takim podsumowaniu, czy nawet nie podsumowaniu, ale kiedy, jako już stateczni, jak to powiedzieć, Mężowie rodziny, mamy mniej czasu, więc, jakby. Czy posiłkujesz się takimi. Tak jak na przykład wiele osób posiłkuje się właśnie Oscarami, żeby wybrać kolejny film, który zobaczą, no bo powiedzmy, Oscary wyznaczają nie. trendy, nie? I, i, mhm. Czy takie joysticky, czy na przykład zasugerowały ci jakiś tytuł? Jest, jest zdecydowana różnica, wiesz, między filmami a grami, bo filmy mniej czasu poświęcisz, tak? I ja i tak te filmy Oscarowe któreś tam obejrzę. Natomiast, no na przykład, wiesz, Days Gone pewnie zagram, ale liczę, że go dostanę w plusie, bo to bys kolejny, wiesz, kolejna gra z otwartym światem, która, która, po prostu, wiem, że jak usiądę, to musi być jakaś no nie wiem, wielce interesująca. Z tego, co widziałem, jest wszystko ok, ale nie interesuje mnie. Zwróciłem uwagę na, na Outer Wild, to jest best indie game. To jest chyba taka eksploracyjno survivalowa gra. Mm -hmm. e, coś tak to śmierdzi e, tym. tą grą, którą bardzo nie lubi Rysław. E, o strażaku. Który, o, o obserwatorze Firewatch. To, ale, ale jestem zaciekawiony, szczególnie że to jest na PS4. No i e, tak jak mówiłem, kontrol bym chętnie ograł, ale wiem, że na, na, wiem, ona ma problemy z, na, na, na PlayStation, więc mm, może na następnej generacji. Ale. Yy, tak, zwracam uwagę, bo, ale może bardziej, wiesz co, so, bardziej jako, y, jako osoba, która się interesuje rynkiem, bo uważam, że to też jest, pokazuje jakieś tam trendy, takie y, to, 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 co ludzie lubią i to, co jest y, interesujące, na co warto zwracać uwagę, bo zobacz, masz, tych gier wychodzi dziesiątki, Kuldan y, co, co, co miesiąc wrzuca, co nagrać w listopadzie, co zagrać w grudniu, a Większość tych gier się tak do takiej powszechnej świadomości nie przebija, w sensie zagrasz i zapominasz. Mhm. A niektóre tytuły bardziej wiesz, tak, przynajmniej te nagrody powinny wskazywać właśnie, um, co, co, co można na co zwracać uwagę. I to jest to, to, to właśnie to, to z tym rezydentem, z tym World of Warcraft, czy tym Minecraftem, który po tylu latach nadal jest, to może być ciekawy trend, który warto zwrócić uwagę, że może e, oni zaczynają dostrzegać to, że. Mm, że te stare gry no, mają w sobie coś na tyle ciekawego, że tą nową publikę mm -hmm. zainteresują w tej nowej oprawie nowym, z nowymi mechanikami. Bo wiesz, po, mm, po Dev Stranding włączyłem sobie e, Metal Gear Solid HD Collection, tam jest dwójka, trójka i Peace Walker. Tak z ciekawości. Po pierwsze chciałem trochę odpocząć od, od dev Stranding i już nie galopować z tym I od Pięknej grafiki, tak? Musiałem sobie teraz sobie I od grafiki. poligoników trochę. Ale co mi uderzyło, bo ja nie grałem kilkanaście lat w dwójkę i że tam jest strasznie archaiczne archaiczne sterowanie. Że jeszcze wtedy nie było tych analogów i tak dalej, więc trzeba było kombinować, że się gdzieś przechodziło w ten tryb. Strzelania. Nie, tam były analogi w dwójce były. Tak Ale już? tak, że wiesz, wyciągasz broń jednym przyciskiem, to jest R2, kwadratem wycelowujesz pistolet i jak go puścisz, to strzelisz, a później przechodzisz jeszcze R1 w tryb pierwszoosobowy i dopiero komuś w plecy. Na przykład celujesz, on podnosi ręce. Ty musisz schować broń, wyjść z tego trybu pierwszoosobowego, wyciągnąć broń, przygotować ją, przejść przed nim. Naprawdę to jest tak męczące i to jest tak nieoczywiste, że ja przez kilkanaście minut. Na tym Musiałeś przetrenować mm. mózg, że się tak wyrażę, żeby po prostu. Tak, mieć, żeby... z obecnego tak. sterowania takiego intuicyjnego, gdzie masz po prostu wszystko jakby pod palcami w tym miejscu, mm -hmm. tak, przechodzić. Ja miałem to samo, tylko właśnie już nie pamiętam, czy to było właśnie w jakichś starych rezydentach, czy, czy, czy gdzieś, że po prostu wchodziłeś w ten styl strzelania i jesteśmy już przyzwyczajeni tym, że po prostu sterujemy jakbyś przy strzelaniu prawym kciukiem. Od 10 lat mamy właśnie bardzo, A bardzo, tu jest bardzo wszystko podobne lewe. rzeczy. Tak. Bardzo podobne rzeczy. No, Girsy mają, myślę, że sterowanie niewiele różniące się od w pierwszej odsłonie, w tej piątej, tak? Uncharted. Właściwie zaczynasz grać w jedynkę i do czwartego, do, do czwar w dodatku do czwartej części, to samo robisz tymi samymi przyciskami. To jest, to jest różnica na 100 lat. Więc, yy, no kurczę, to, tutaj miałem naprawdę taki, takie ciężkie, ciężkie wejście, ale też chciałem sprawdzić trochę właśnie tego kodzimy, żeby zobaczyć, jak to wyglądało wcześniej. Bo mam dobre wspomnienia, ale wiesz, z tymi dobrymi wspomnieniami jak jest. To zawsze wszystko w twojej głowie się takie wydaje lepsze niż było tak, wcześniej. Wyższa rozdzielczość, lepsze dialogi. Mm -hmm. No i to miężej. takie dosyć mocne e, uderzenie na glebę. Mm. Ale tak, a rozczarowałeś się tym, że, że tak bardzo na przykład nie wiem, twoje wspomnienia się różniły od, te, od tej rzeczywistości, że tak mało pamiętałeś z tych irytujących rzeczy, czy w ogóle, czy nie? Czy nawet nie było tak źle? Wiesz co, ja w ogóle myślałem, że ta, te, te lokacje są, nie wiem, jakieś wielkie. To masa korytarzy, masę poziomów, a tu tak naprawdę są, wiesz, dwa poziomy i trochę biegania dookoła. I ja wiem, co tam, wiem, jaki jest klucz tej, tej, tej historii, więc ja rozumiem, dlaczego te dialogi są takie, a nie inne i, i dlaczego pewne rzeczy mm, tak, a nie inaczej wyglądają. Więc tutaj nie mam problemu, z, jeżeli chodzi o, o dialogi. Natomiast podobało mi się. E, już takie wstawki od samego początku, jak to, że masz te nanity gdzieś tam w sobie i... Dobrze mówię, to są nanity? Nanites. E, i, I one już gdzieś tam ci coś zmieniły, że zamiast słyszeć e, jakieś słowo, to słyszysz jakieś inne słowo. I te postacie nawet się czasami dziwią, nie mogą się dogadać. To jest, to jest naprawdę fajne, że wiesz, jak za pierwszym razem w to grałem, to na to nie, nie mogłem nawet zwrócić uwagi. To la lulej. low. Nie wiem, czy kojarzysz, że tam nazwa organizacji pewnie była zamieniona. Eee, I ten, na początku w ogóle nie pada nazwa tej organizacji. To jest naprawdę świetne. Ma tam masę różnych pomysłów i masę takich wiesz, szczegółów, które właśnie też widać, że w Death trending są i tutaj też są. Takie naprawdę pierdółki, ale, ale masę tego jest. I, mm, i wiesz, to jeszcze jedno, rzecz zwróciłem uwagę, że tamten Kojima, bo sobie też trochę poszukałem na jego temat, on ma w ogóle syna i Peace Walker który, którego na początku nie miał robić, to okazuje się, że był pod wpływem gier, w które jego syn grał. I, i, I w tamtym Kojima robiący Metal Gear'a, dwójkę, to jest taki niegrzeczny Kojima, dużo seksistowskich żartów i to nawet nie, wiesz, jeżeli chodzi o to całowanie plakatu, czy, czy patrzenie się na, 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 na biusty naklejonych Japonek, ale wiesz, między. No takie czasy mm, były, no, Rafale, nie oczekujmy się. Jakie ma otakonem? Wiesz, takie, jakieś takie, zrobisz zdjęcie męskiego torsu na plakacie, i, i otakon później mm, komentuje, nie wiem, seksualność Snake'a, a jak zrobisz zdjęcie żołnierza w gaciach, to znowu otakon jakieś takie, wiesz, swoje, swoje mm, komentarze, że wygłasza i, i zostawia sobie folder, że to zdjęcie na później. Także to, to, to jest dosyć ciekawe. To jest dosyć ciekawe, wiesz, że takie zderzenie się z grom sprzed, nie wiem, nastu lat, bo to chyba był. To jest niesamowite, no, dlatego że. 2003. Gdyby, gdyby większość młodych ludzi, którzy bardzo się oburzają na, na różne rzeczy, które czytają gdzieś w internecie, czy usłyszą, że ktoś coś powiedział, no teraz. Ta historia, no, głupi, głupia rzecz, no absolutnie moim zdaniem, wiesz, tam e, kargodna, ale zastanawiam się, jakby to było kilka lat temu potraktowane, no to, co było teraz z, z Marko van Bastenem i w telewizji, nie? Że tam sobie rzucił takim pożegnaniem e, niewybrednym, prawda, nawiązującym do pewnej postaci historycznej e, i w te, w e, Nie wiem o czym mówisz, przepraszam. Ale w każdym razie chodzi mi o to, że gdyby teraz ci okay. młodzi ludzie. Na przykład obejrzeli sobie Błękitny Grom. Mm -hmm. Nie wiem, czy pamiętasz ten klasyk... Z y... Ryan Shaderem o helikopterze takim tak, z policyjnym. Tak, Dobrze tak, mówię? To jest tak, ten film. To... Mm -hmm. tam, tam jest pokazany, jak w latach 80 tam, nie, nie pamiętam, który dokładnie to jest rok, widzisz, ale chodzi mi o to, że w jakiś na przykład sposób, wiesz, policjanci opisywając zbiega, uciekiniera, czy osoby podejrzane, jakim językiem się wosowiali. To nie chodzi o to, że oni mówili hamskim, i tak dalej, tylko Używali nomenklatury do opisu postaci, która teraz mogłaby być absolutnie. No, teraz już no, nie używa się pewnych wyrazów. Mm -hmm. Rasistowskich i, i, i stygmatyzujących. Tak, mogłyby nie? być uznane za rasistowskie, także i faktycznie, no, no, skoro język jest na tyle bogaty, to postać. Nie, nie musisz jej sprowadzać do jednej charakterystyki. Ale tu mamy właśnie mm -hmm. no, taką prezentację, tam były parę takich rzeczy. To mnie strasznie uderzyło, bo ja tego filmu. E dawno, dawno nie oglądałem i, i trafiłem na niego chyba kilka lat temu i już wtedy byłem jakby wyczulony na, na to czego się nie powinno mówić jakie słowa są uznawane teraz za, za przynajmniej w cudzysłowie, albo nie w cudzysłowie za niele, nieeleganckie, za niepoprawne mhm. a kiedyś to było normalne no właśnie ta cała masa dowcipów, no mój ulubiony yy, film może nie każdemu się podoba, ale moim zdaniem to jest jedna z najwybitniejszych komedii. Nic nie widziałem, nic nie słyszałem. Nie, 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 To jest komedia, nie, którą. E, ja tak kluczę, no bo, bo chodzi mi o to, że to jest film, który powstał relatywnie niedawno, bo 11 lat temu. Ale on, gdyby miał powstać, gdyby oni się spóźnili z tym filmem, mieli go zrobić, nie wiem, 5 lat później. Może jeszcze by się udało, ale dzisiaj w dzisiejszych czasach absolutnie nie. I to jest Tropic Thunder. Nie wiem, czy, czy No tak, to jest, wiem, no to, 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 to jest kapitalna komedia. Piękny, piękny film, który wyśmiewa pewne standardy hollywoodzkie. Dokładnie. E... Ale on robi to w taki sposób, że jak ktoś, na przykład, nie ma tego wyczucia, że to jest. że to jest właśnie ten komentarz na to, że on, że to jest film bardzo prześmiewczy, bo on właśnie. No bo to cały film opowiada właśnie tam hi historię produkcji filmu i parodiuje wszystkie postacie tego show biznesu i to robi w taki sposób fenomenalny, że on jest prawdziwy, ale jednocześnie jest prześmiewczy, ale jest, ale wiesz, że, 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 że to jest taki, taki przez, przez łzy się śmiesz, bo to jest tego gorzka prawda o tym wszystkim, tak? I, mhm. i no, nie zrobiłbyś takiej roli dzisiaj, jak, jaką zagrał Robert Downey Jr., że to jest no, fenomenalnie tam, y, tam zagrał. No, w drugą stronę mógłbyś fenomenalnie zrobić, tak jak na przykład szapel. W tym chapelle Show robił. Mm -hmm. Że teraz powiedzmy, jest jakby ludzie są bardziej wyczuleni o to, że na no nie możesz zawłaszczać sobie kultury, zapożyczać z innej kultury niż jesteś. Że jeśli idziesz na jakąś tak, imprezę tak. przebierańców, to nie, broń Boże, skoro nie jesteś Meksykanem, to nie możesz się przebierać za El Mariachi. I to jest tak fenomenalny film Tropic Thunder. Właśnie ze względu na to, że oglądasz go dzisiaj i jesteś po prostu w wielkim szoku, że udało im się coś takiego zrobić, bo patrzysz na to już przez pryzmat, przez jakby, nie wiem, jakby to powiedzieć, przez. Przez jakby filt dzisiejszych czasów, dzisiejszego podejścia. Ja mam straszny, straszny bif, czy jak to się nie mówi, czy takby strasznie irytuje to, że kiedyś, jak była cenzura w kinie, na przykład jeśli chodzi o, nie wiem, amerykańskich filmów, prezentowanie amerykańskich filmów, czy wysyłanie ich do kin w Chinach, nie wiem, w Indiach, na Bliskim Wschodzie, to oni się zajmowali tą cenzurą. Na przykład, oni mają swoją wersję 50 twa twarzy Greya, czy jak się ten film nazywa. I tam są wszystkie sceny miłości, wszystkie są wycięte. I oglądasz film obyczajowy jakiejś takiej młodej pary, która po prostu odkrywa w sobie jakąś seksualność, ale ty tej, tej seksualności nie widzisz. Tam po prostu tylko widzisz te wszystkie ich rozterki, te ich dramaty, a nie widzisz tego, co. Spojrzenia. Tak, głębokie. spojrzenia, to, co, co się ociera o, o film erotyczny, no, na taki lekką pornografię. Ale teraz, gdyby. Z, z, za pieniądze też Chińczyków, tych, tych, tych Tencentów, tych innych wielkich fitwórni, mm -hmm. zrobili w więzieniu twarzy Greya, to oczywiście on był by już przygotowany tak, w jednej wersji na cały świat, więc ta autocenzura byłaby już zaaplikowana i ja ubolewam nad tym, że no, no, filmy, na przykład z Dorokiem, ja już o tym mówiłem kiedyś, ale ja się powtórzę. Bardzo lubię Doroka, bo uważam, że to jest e, słuszny Schwarzenegger, już ono się tego nie wstydzi, tych odniesień, nawet gdzieś ostatnią piątkę przybijał z Arnoldem. Już nie pamiętam, co to no, było. No, pałeczkę mu Arnold w, y, w jednym filmie Rundown chyba, In the Jungle, przekazał. No. Tam, to był z 2003 o, film i. O, no, to Arnold już dawno, właśnie... tak faktycznie, to zanim został tym tak. gubernatorem Kalifornii, już wiedział, że ma swojego mm. następcę. Bo to, jest, bo to jest właśnie, The Rock jest przykładem takiego aktora, który nie wychodzi z roli tego swojego osiłka, łysego twardziela i tak dalej, i w każdym filmie gra praktycznie tą samą postać. Ale to są filmy różnego gatunkowe. Od filmów właśnie takich, jak Szybcy i Ściekli, że to jest kino akcji, tam, tam można sobie pożartować i tak dalej, ale to jest to jednak wszystko na, na, poważnie, po komedie, jak na przykład te nowe wersje Jumanji. A kiedyś, jak zaczęło? No i takie familijne kino, bo on nawet dla Disneya chyba robił filmy. Oczywiście tak, do, chyba dookoła świata, chyba w 80 dni, teraz nakręcił, nie? Czy coś. Coś takiego... Wyprawa do dżungli, teraz Jungle Cruise, tak. ale wcześniej było coś takiego, że dwójkę kosmitów, Góra Czarownic, Race to Witch Mountain. Kojarzysz? Dwójka kosmitów w trzałach Nie. dzieci była. Nie no to pewnie. taki starszy film. I on jest taksówkarzem, do którego wsiadają taksówki no. wsiadają właśnie te dzieciaki. Tak. mi że to no, jest disneyowski film. Ale jak przecież Dwayne Johnson, The Rock, zaczynał swoją karierę, prawda, jak chciał wyjść z tego, z tej, z, tej, z tej skóry tego wrestlingowca i pokazać, że jednak ma E, talenty aktorskie, to on grał w wielu filmach i nie grał właśnie tych osiłków i tak dalej, tylko po prostu no, grał różne ciekawe postacie, że się tak wyrażę. I um, no, próbuję sobie przypomnieć, jak się no nazywa. No nie, to... nie przesadzaj, bo, bo, bo zaczynano przecież w Mumii, gdzie grał króla Skorpiona, później był Król Skorpion, tam grał osiłka takiego Konana. Witajcie w Dżungli, to był jakimś tam przewodnikiem. Nie, ale ja mówię o tym yy, Doom, czyli, get, gdzie był... Get, get, get Shorty chyba. Czy cool. be, be, cool. be Cool? Be Cool, to była druga część Get Shorty, tak, tak, to tam grał komediową rolę i w końcu świata w Southland Tales, ee, nie wiem czy kojarzysz mm -hmm. reżysera, to jest facet, który zrobił y, do niego Darko, Richard Kelly, to on tam grał takiego dziwnego boksera, y, mm -hmm. to też jest niezły film. Mm -hmm. To też taka inna rola. Rzeczywiście, tu akurat masz rację, bo tam jeszcze był przecież Nie chodzi mi o to, że. że... zębuszka. Tak. E, nie? No. Mhm. Nie, ale on po prostu jakby się zamknął w tej roli, i, i to, jest, to jest niesamowicie pozytywna postać. Ja bardzo go, go lubię, tylko że zawsze już mam tak. Jak obserwuję go na, na Instagramie czy, czy na, na Facebooku, to dla mnie każdy jego wpis, jego zdjęcie tam z życia i tak dalej, to jest jakaś reklama natywna czegoś, nie? Tu, tu reklamuje, że jakieś mm -hmm. nowe słuchawki, tu wodę, tu coś tam. Ale to, to jakby to czy tą swoją no, tą tequilę, ale to wszystko w jakąś taką historię obraca. No, nie, no że... chyba, że sobie robi jaja z Kevina Harta. To no i to jest nie. jedyna właśnie taka sympatyczna <laughs> rzecz, bo właśnie y, zawsze mi się zaszczepia, jak on mówi o tym Kevin Hartzie jako jego synu, albo jako takim, wiesz, nieudanym klonie bliźniaków. Ja jestem bardzo ciekawy, jakby zrobili nową wersję bliźniaków. Nie wiem, czy pamiętasz Danny DeVito i, i, tak, i Schwarzenegger. Hemi, hemi, hemi. I, i, i to, jest, to jest kapitalne. To już jest materiał na, na, na film, bo oni mają niesamowitą chemię, bo naprawdę The Rock ma niesamowite poczucie humoru, tylko że on nie zawsze może się tym poczuciem humoru popisać w filmach, nie? no bo on jednak gra tych twardzieli. Ale wracając do tej mojej myśli a propos właśnie tej cenzury. Filmy właśnie The Rocka ostatnio produkowane są przez, przez też kraj środka, że się tak wyrażę, i i widać, że one nie mają w sobie takiego, czegoś więcej. To jest to, co na przykład Scorsese mówił, nie? że to są filmy rollercoastery, takie parki rozrywki. Idziesz, fajnie, rozrywka, ale, ale nie zostaje ci nic więcej, bo one nie mają wywołać w tobie jakichś głębszych emocji. No przecież to wszystkie filmy, które na Netflixie ostatnio były science fiction, które, no ja byłem, no tak chciałem, żeby one wyszły, że tak chciałem, żeby po prostu do um, no kino science fiction za te duże pieniądze, um, no, pokazały jakoś taką nową jakość, dodatkową. Niestety, no, nie, 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 wypadły z, z głowy te tytuły o tym, tej pędzącej Ziemi, tej latającej, ta, ta planeta się wyrwała z orbity. Mhm. Jak to się nazywało? Przypomnij mi, Rafale. Wędrująca nie, przypomnę ci, Ziemia. Nie, nie widziałem nie. tego filmu, ale jesteś pewnie blisko. Może to być właśnie wędrująca Ziemia. To jest ta chińska superprodukcja. Tak. Tak, tak, tak. I wędrująca Ziemia, tak. tak wędrująca a później ziemię. wyszła ta twierdza Shanghai, która też, no, wydawało mi się, że będzie dobrym filmem, a później się okazało, że to jest historia, jak z tych japońskich takich anime z dolnej półki, albo z takich, wiesz, że jest jakaś piątka młodych bohaterów i gdzieś tam trzeba ratować świat przed kosmitami, zupełnie nieokreślonymi, takim, taką nową wersją zombie, którzy nie muszą mieć osobowości, wystarczy, że są źli i gdzieś tam mhm. jest... Historia miłosna, gdzieś te takie uciekające spojrzenia, taki tak, tak, młody chłopak i jego szefowa generałowa, czy, czy pani generał, już nie pamiętam dokładnie tych relacji, ale to było tak infantylne, że mówię sobie, okej, okay, wyłożyli mnóstwo pieniędzy na efekty, na, 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 na wiele ale już na scenariusz nie, 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 nie staczyło, ale nie dlatego, że nie staczyło pieniędzy i na scenariusz, tylko dlatego, że oni po prostu tą historię musieli w taki sposób napisać, żeby ona nikogo nie uraziła, żeby ona nie była jakaś yy, w, w pewnych ramach. Oglądasz South Park? Miasteczko South Park? Nie. Nie, nie. Do swojego czasu oglądałem, ale, ale A, lubię. Ale, ale nie, wi nie widziałeś tego odcinka o, 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 o tym, o cenzurze chińskiej? Nie, na pewno nie. Już od wielu lat nie oglądałem. Pozwalamy na to, żeby, i to samo się dzieje z Disney'em i z Marvel'em, bo oni po prostu nie mogą sobie pozwolić, żeby, żeby ich filmy nie, wysz... nie wyszły na rynek chiński. Teraz właściwie większość dochodów, tego większość box-office'u tak naprawdę to jest, to jest ten rejon świata. To jest... Ameryka nagle stała się... No, film, który, który bardzo mało zarobił w Stanach. Ten skyscraper właśnie z, z, z rokiem mm -hmm. zarobił ogromnie duże pieniądze właśnie w Chinach, tam w Azji. To samo było przecież z tym, z tym, z tym spin-offem Szybkich i Ściepłych, Hobbs and Shaw. Mnóstwo pieniędzy zarobili no, właśnie tam. World of Warcraft swojego czasu był takim głośnym filmem, który, którego Chiny uratowały, prawda? Tak. Bo e, no, tam był ten box office... Wskoczył tak, no, te, te miliony przyszły może nawet niespodziewanie. Wiesz, Wydaje mi się, że z jednej strony będziemy mieli taką postępującą, wkradającą się gdzieś poprawność, nawet nie polityczną, ale poprawność wobec właśnie Chin, że będą niezauważalnie nawet to będzie, tak. po prostu pewne rzeczy znikną, bo mogą być kontrowersyjne albo nawet nie kontrowersyjne, bo o kontrowersjach mówimy, będą po prostu się komuś tam nie podobały, e, tak jak na przykład Disney, co no nie, nie może ale tam... przyznaj się, co przykręcasz, butelkę jakąś. Szukam, nie, 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 szukam <laughs> jednej rzeczy dla ciebie, mm -hmm. e, bo chciałem A podać A to myszka jest przykład. teraz syfla, no. e, Chciałem podać Ale przysług. nie, ale ja się z zgadzam, że właśnie, że ta, ta cenzura jest, ona postępuje bardzo delikatnie, tak powoli, ale w końcu... Jak, jak, się nad nią pochylisz, to widzisz tylko ten moment obecny i przypominasz sobie, jak to było kiedyś, przed. Ale ten proces jest, mm -hmm. był tak płynny, że on poszedł tak naturalnie i na przykład, nie wiem, Anne y, autorka Kronik Wampirów, y, prawda, i o z wywiadu z Wampirem. No, kiedyś się wypowiadała, że to jest najgorsze, że ta autocenzura też wśród pisarzy postępuje, że, że cokolwiek napiszesz, to automatycznie, y, jest poddawane jakiejś takiej krytyce, że, że rzucają się na nich właśnie ci wszyscy tacy święci i, i, i no autorzy po prostu nie mogą pisać takiej literatury, jakby to powiedzieć, szokującej. Ach, ciągle mi mhm. wypada mi takie do, dobre określenie, ale no, znasz autora y, Fight Cluba, tak? Czeka Polaniuka. No, on, on bardzo kontrowersyjne rzeczy pisze. To jest szokujące. Takie, które po prostu w, wbijają ci tak palec w wątrobę i te kręcą, no nie? Naprawdę. Rzeczy, które się czyta i, 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 i to jest cringe. Ale to jest taki cringe yy, yy, no mocy, no i on właśnie w jakimś wywiadzie, już nie pamiętam, czy, czy to było na jakimś podcastie właśnie u Joe Rogana, czy coś takiego, ale polecam właśnie, żeby sobie obejrzeć z nim rozmowy. Właśnie on o tym mówił, o takich warsztatach dla pisarzy, że on przedstawiał jakąś próbkę tekstu i po prostu tak zaszokował ludzi na takich warsztatach, że nie pamiętam, że oni go wyprosili stąd. Powiedzieli, że po prostu inni pisarze, którzy przychodzą na te warsztaty, czują się niekomfortowo. Oni, on, mhm. oni go traktowali nie jako pisarza, który jest właśnie utytułowanym y, autorem bestsellerów, tylko po prostu jakiegoś wariata, który kto wie, czy na przykład po tego tekstu nie, nie wyciągnie zaraz noża i nie, nie będzie szlachtował tych ludzi. Ale to jest właśnie to, że trzeba po prostu by... No, no literatura powinna szokować, powinna, znaczy w ogóle, yy, no powinno być miejsce dla, 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 dla takich rzeczy. Dla no, inności, tak. właśnie takiej tylko, e, dziwności, inności, ale jeszcze ci powiem jedną, jedną rzecz. Tylko przykład, kiedyś ta mam. dziwność to była jakby w kinie, a teraz po prostu musisz jej szukać. I dlaczego się ludzie tak zachwycają Jokerem? Dlaczego, że Joker po prostu totalnie poszedł pod prąd... Tych, tych, tych wszystkich innych, na przykład filmów o superbohaterach czy o, o super mhm. I, za, i, i zaszokował i swoją, jak e, to się mówi, ładnie, kalką językową, że tutaj pojadę, graficznością, tak? czyli tą taką, tym naturalizmem, tym, 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 to, mhm. tym przedstawieniem tej, tej postaci bez, bez ogródek. Oczywiście, bardzo mi się podobało jak rozmawialiście z Jokerem, to e, nie wiem, czy to chyba była to, twoja interpretacja, Rafale, że to jest. Że to może być historia, która jest tak podawana, że jakby opowiadana przez samego Jokera, że jakby próbujesz tą postać jakoś wytłumaczyć. Że ona jakby, mhm. że, że, że nie wiarygodnie tego narrator filmu. I tak, wydaje ci się, że, kurczę, no faktycznie, on, on miał takie trudne dzieciństwo, i ta matka go oszukała, i, i wszyscy się tak na niego wzięli, i w pracy, i to i tak dalej. Jemu trzeba współczuć, a nie traktować go za, za psychopatyczne, jako psychopatycznego mordercę. Nie mówiłem w tamtym podcaście, o którym mówisz. Nie zwróciłem jednej uwagi na jedną rzecz, na jedną scenę. Scena, kiedy on jest w tym studiu telewizyjnym, i on ma takie bardzo wyraźne zachowania homoseksualne. On się zachowuje jak gej. Nie wiem, czy, czy zwróciłeś uwagę. On nie. nie jest stały w swoich. On zakłada nogę na nogę, tak gestykuluje rękoma, kładzie te charakterystycznie ręce, i ja. Jest... Zwróciłem na to uwagę, ale zapomniałem o tym powiedzieć. Po prostu mam wrażenie, że on tam cały czas udaje, że to nie jest, mm, że nie ma jednego Jokera, tego Artura Fleka, tylko mm -hmm. że właśnie to on tak sobie po prostu kreuje siebie od początku, ale to jest taka moja interpretacja. Mm -hmm. To jest taki fajny motyw, jak, jak z szóstego zmysłu, nie? Kiedy nagle się okazuje, że, że to, co żeśmy mm -hmm. widzieli, to była taka projekcja. Taka projekcja, tak, tak, tak. Bo nie wiem, czy pamiętasz w ogóle pierwszy raz, jak oglądaliście szósty zmysł, czy. Ktoś ci popsuł oglądanie tego zmysłu. Nie, oglądałem go w kinie i nie miałem. Ja, ja nie będę tutaj. Jeśli ktoś końcu. nigdy nie widział tego zmysłu, niech. E, to zazdroszczę tym osobom. Niech sobie obejrzą właśnie to. A ja tylko powiem tak, no może najwyżej komuś popsuję, ale moment, w którym wypada obrączka na ziemię, to jest taki moment, uderza o ziemię, to jest moment, w którym ja po prostu doznaję takiego olśnienia i nagle wszystkie te elementy, które widziałem wcześniej, zaczyna się łączyć i bardzo krótko później film, jakby pokazuje ci, jak zostajesz oszukany, nie? Czy tam, co, to, to jest to, niesamowite. To jest, tylko, że to jest film niestety, który oglądasz raz i już później za drugim razem najwyżej możesz po prostu zwracać na pewne rzeczy uwagi, ale, ale ten efekt szoku może być tylko za pierwszym razem. I tutaj taki element tego, tego, tego szóstego zmysłu, tego oszukania widza co do tego, co ogląda y, jest. I, I mi się to bardzo, bardzo podoba. Ja bardzo lubię takie, y, takie zabiegi, bo, 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 bo tworzy się taką Iluzja to może słowo, ale patrzysz na coś i wydaje ci się, że widzisz jedno, ale nagle to jest, oj, wiesz, jak to, coś, co po prostu możesz patrzeć z dwóch stron, tak, że po prostu jedni hmm? widzą, że coś jest, yy, nie wiem, jedni widzą, o, jak obrazek starej kobiety i młodej kobiety, jest taki, taki, taki obrazek, gdzie jak ci się skupi wzrok, tak widzisz młodą dziewczynę albo czarownicę. Jest takie. Albo taka mm -hmm. albo młoda dziewczyna odwrócona gdzieś, albo, albo twarz serii wiedźmy. No, y, wiem o co ci chodzi. Tak, tak, tak. Też zapomniałem nazwy. No to się dysonans jakoś nazywa. Wiesz, że po prostu masz dysonans. Iluzja optyczna tak, po prostu. no. Tak, tak. Ale to, to co mówisz, a tak, wiesz, ja jeszcze chciałbym wrócić do tego tej autocenzury, bo to jest dosyć ciekawe, że ja ostatnio może może to też jakoś nie sięgałem specjalnie na jakąś mocniejszą literaturę, ale w, w październiku przeczytałem sobie. Czy nawet nie, w listopadzie przeczytałem. W listopadzie przeczytałem, nie, w październiku, dobrze. Ostatnią powieść Stevena Kinga, Instytut. Mhm. I jest to dosyć specyficzna książka. Nie będę zdradzał jakoś tam wielce fabuły, ale jest tam bardzo silna eksploatacja dzieciaków, nastolatków. one trafiają do Instytutu i tam się dzieją im naprawdę potworne rzeczy, których wiesz, Kinga czytam od lat, właściwie, no nie wiem, o, o, myślę, że. Od 20 i, i właśnie przeczytałem praktycznie wszystko, i byłem swego czasu, wiesz, takim strasznym hardkorowcem. E, po kilka razy czytałem mm, książki, jechałem do Paryża, żeby mieć autograf na książce. Byłem tam, wiesz, 17 godzin pod, e, biblioteką, pod biblioteką, tak, to była biblioteka, czy. Więc e, jestem przyzwyczajony do tego twórczości, a tutaj dostałem tak silną eksploatację, takie krzywdzenie dzieci że byłem naprawdę, miałem efekt szoku i nie wiem, może dlatego, że też jestem ojcem i mi się wrażliwość zmieniła. Zmienia się całkowicie optyka To też, też to tak, optyka, ale, mm, ale też mi się to podobało, bo z jednej strony to, to nie jest jakaś super powieść, ona nie, nie ma startu do tych takich żelaznych klasyków, jak właśnie Tol, Śnienie, miasteczko Salem, mm, czy bardziej z tych opieczajowych, na przykład Dolores Claiborne, e, ale Podobało mi się to już po, po, tym, po tym wszystkim, że on na starość, już z dziadkiem, w ogóle tą książkę zadedykował dziadkom, z dziećmi, wnuczką swoim. Mhm. I, I wiesz, podobało mi się to, że potrafił mnie czymś takim zaskoczyć, że nie poddał się od cenzurze i tylko te opisy są naprawdę takie bardzo naturalistyczne, że ten ból tych dzieciaków, to, to jakich tam podtapiają. Mm, bo oni eksperymentują, tak? jak ich faszerują lekami, jak te dzieciaki są w pewnym momencie naprawdę w bardzo złych warunkach trzymane on to wszystko opisał i to jest mainstreamowy pisarz, to jest jeden z tam z top 5 najbogatszych pisarzy, najbardziej poczytnych naj, najczęściej ekranizowany pisarz i on się nie wstrzymał z tym mm -hmm. i to mi się podobało i to też wiecie, to jest stary dziadek i miał jaja, żeby to zrobić ale jestem ciekawy właśnie, bo czytam no, takiej literatury mainstreamowej całkiem sporo i, i właśnie tych, tych elementów Takich wielce kontrowersyjnych mhm. nie znajduję winnej. No może, może, dobieram tytuły, może yy, też są, są bardziej wiesz, to pisarz horrorów ma taką etykietkę i mu może więcej uchodzi. Nie wiem. On no na pewno wiesz, po prostu wyda wydadzą wszystko, co on napisze, ale ktoś, kto nie ma tak ale ja mówię o krytykach, wiesz, nie, nie znalazłem krytyki tego, bo, bo wiesz, krytycy się lubią przyczepić, oni się przyczepią, wiesz, do y, ostatnimi murakami i tam się przyczepiają do opisów relacji brata, siostry, że tam są jakieś takie nigdzie to wprost nie jest napisane w śmierci komandora, ale oni tam widzą, że to są jakieś takie niezdrowa miłość i już to krytyka spada na, 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 na pisarza mhm. i wiesz, krytyk się potrafi, szczególnie w tych, tych czasach, gdzie mm, mamy taką, taką nastawienie na to, na to, to szukanie y, dziury w całym, Taką hiperpoprawność, to oni znajdą, no wiesz, jest, jest takie powiedzenie wulgarne, ale jak chcesz psa pip, to kija znajdziesz, tak? I, i mhm. krytycy tak się zachowują w tej chwili, że, że znajdują mm, właśnie takie rzeczy, jakąś, co mogą się właśnie przyczepić do czegoś. W Jokerze to było, wiesz, jakiś taki klasizm, tak? E że, że to epatowanie tą, tą naturalizmem, e, że to jest że to będzie film incelski, że to będzie wiesz hymn dla tych wszystkich ludzi, którzy są e, rasistami, e, jakimiś homofobami, m, nienawidzą kobiet, bo tak, tak bo ta narracja była taka. Pamiętasz jak ten film wchodził tak, do Tak, ale tej, ja, ja, ja dużo tym właśnie w tym takie... widziałem takiej reklamy wiralowej, natywnej na przykład te fejkowe, czy kłamliwe, nie wiem jak powiedzieć, sztuczne newsy czy, czy fake newsy, że gdzieś tam jakieś kina zabraniały. Wiesz, to chodzi o to, że niektórzy ludzie to ła szybko łapią i zanim się ktoś zastanowi, mm -hmm. czy to jest prawda, czy nie, to zaraz już rozsyłają prawda, zdjęcia, że w tym kinie na Jokera nie wpuszczają samotnych mężczyzn, że trzeba przyjść po prostu w parach. I, I to jest takie typowe, no, no, kto przy zdrowych zmysłach, no nie, coś takiego by wywiesił. Jednocześnie to szybko właśnie wpa w, wpasowuje się w tą taką e, w narrację, Dalej dochodzi ta kwestia tych inceli, tego, tego wszystkiego, co się dzieje i tego, jak, jak ludzie są teraz spolaryzowani, jak łatwo ich sprowokować. Wystarczy, właśnie, przyjrzeć jakąś taką e, naszywkę Jokerowi, że to jest właśnie bohater tych i tych, i nagle po prostu zaczyna iść. Wiesz, moim zdaniem, połowę tych e, popularności Jokera to właśnie wynika z tych wiralowych takich bzdur, nie? I z tego, że są ludzie gdzieś na schodach mm -hmm. robili zdjęcia, że tak ten sam krok, to jest. Na tym polega dzisiejsza w ogóle reklama. Nie wiem, czy też kiedyś o tym nie mówiłem, Fantasmagiei, czy gdziekolwiek indziej, że jakby każde pokolenie jest odporne na jakiś typ reklamy. Czyli my na przykład jesteśmy odporni, odporni na, na reklamę telewizyjną, nie? że możemy oglądać reklamy w telewizji, one na nas, no nie działają na nas. Tak? Ale gdzieś jeszcze, powiedzmy, pokolenie poprzednie, no to tak jak, jak oglądało coś w telewizji, to, to była ta nowość i, i faktycznie... To był jakiś otoet. Później były reklamy banerowe w internecie, później były reklamy takie, wsiaki owakie. Później weszły reklamy natywne, czyli na przykład, nie wiem, tekst, który wygląda, albo artykuł, albo, albo nie wiem, reportaż jakiś telewizyjny, który wygląda jak no, faktycznie, no jakiś dzieło jakiegoś dziennikarza. A tak naprawdę to jest podsunięty materiał, który gdzieś tam mimochodem rzuca na przykład nazwę jakiegoś produktu, ale opisuje jakieś tam zjawisko, coś tam się zdarzyło, no nie I, prawda, to i to. A teraz reklama polega na tym, że firmy reklamowe wyszukują jakiegoś, jakiś filmik, jakiś, jakieś wiralowe wydarzenie, znaczy coś, co może potencjalnie wejść wiral i pieniądze dają Facebookowi Twitterowi, żeby jakiegoś nieświadomego, jakąś biedną duszyczkę, która gdzieś tam, jak na pewno widziałeś mnóstwo takich artykułów, gdzieś jakaś matka gdzieś opisała z, gdzieś tam swoje, swoje doświadczenie z dzieckiem Wiesz co chodzi? Chodzi mi o to, że teraz reklamy się robi poprzez mm -hmm. wirale, ale te wirale nie są spontaniczne. To są wirale, które, które są wspomagane przez pieniądze, przez agencje reklamowe, przez te budżety, które, no, wywindują. Wiesz, bo wystarczy, że pchniesz troszeczkę jakiś taki filmik z dobrym potencjałem. Troszeczkę tak wiesz. To jakoś on już złapie, jak kula śniegowana, już złapie tego śnieżku, jak się trochę przylepi do niego, to on już się, racz, już się stoczy i ta kula się zrobi ogromna. I ludzie, którzy w życiu gdzieś nigdy nie, nie mieli więcej niż że, nie, nie, 10 lajków na jakimś poście, gdzieś ta ich, ich post trafi w ten viral i nagle mają kilka tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy. No na pewno słyszałeś takie historie. No i, i no, żyjemy w takich, mhm. takich czasach, no nie? Że, że no, y, Wiesz, taki Joker po prostu wypromowany moim zdaniem został. No okej, okay, to jest świetny film. To prawda, to jest. Y, nie wątpię, że Łakim będzie nominowany do, do Oscara. Być może nawet go wygra. Chociaż to byłoby ciekawe, bo, nie wiem, Hitler wygrał za swojego Jokera? Albo wygrał, no, dostał. dostał tak, no. drugoplanową. Więc dostał. to wygląda, że to jest po prostu taka mhm. Oscarowa rola, bo to jest to jest, to jest, to jest, bardzo frapująca postać, którą można, gdzie, gdzie, gdzie aktor może wznieść się na wyżyny, dlatego że musi też w swojej interpretacji zaskoczyć. Bo jeśli, jeśli, jeśli tego nie zrobi, no to. To popłynie, no tak jak. No, Jared Leto chciał coś zrobić, ale jakby no, to nie była ta platforma, to nie był ten film. Gdyby on miał tego Jokera, być, być może zrobiłby coś, coś lepszego, ale tak to, to jego, jego postać, jego Joker gdzieś tam po prostu spłynął razem z tym ściekiem, którym był ten e, Suicide Squad, nie? Ale... No i ktoś, ktoś chyba może poprawi, ale z tego, co czytałem, to on miał mieć znacznie większą rolę i tam bardzo niewiele zostało z tego. Dużo wycięto, tak, tak, tak. Mhm. Przy tym całym przerabianiu na e, zmrocznego filmu, nagle na zabawny, tak? Bo był ten moment, kiedy tam weszli z tymi dokrętkami i uśmieszniali e, ten film na siłę. Także gdzieś ten Joker mógł być. No, nawet na tych fotkach promocyjnych, czy nawet na tych pierwszych trajerach są sceny, w których w filmie już nie zobaczyliśmy. Wracając do tych mojej oryginalnej myślenia, czy uda mi się tak zakręcić koło? do tego, że filmy, i nie chcę mówić górnolotnie tak ambitne, ale filmy takie trudne, frapujące. Taki jak na przykład, nie wiem, Matka. Widziałeś Matkę? Z, z Jennifer Lawrence? Um, to jest jeden z największych mózgotrzepów, jakie widziałem ostatnimi lat, latami. To jest taka historia artysty, który, który jakby zaniedbuje żonę, bo jest tak skoncentrowany na, 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 na swojej pracy i tam i oni się gdzieś wprowadzają do jakiegoś domu i tak dalej. To jest w ogóle film wybitny, nie? Ale jest właśnie mocno mhm. rujący czaszkę. I końcówka to już jest w ogóle taka pschodela. Polecam. I są takie filmy. Ja mam problem, bo to Darren tak. Arenowski zrobił. I ja ten film odpuściłem. Przyznam się szczerze, bo wcześniej byłem w kinie na Noe. I po Noe powiedziałem, że już więc. A wcześniej jeszcze byłem na czarnym Łabędziu A źródło uważam za jeden z moich ulubionych mhm. filmów. Może nie jest jakieś wybitne, ale uważam, że jest super. Wtedy się ja oglądają pierwsza to jakoś taki w moją wrażliwość wpisało. Ale po Noe, to ja powiedziałem, że już więcej na jego film nie pójdę i celowo ominąłem. Może właśnie zrobiłem wielki błąd. Może to była tylko wpadka przy pracy, ale nie wiem, czy widziałeś Noe, nie ale ja, ja tam cierpiałem. Tak. Nie, no, nie, no właśnie, ale to też jest może właśnie ta historia tak, Arkinoego. To jest ja, wybitny reżyserów nie zawsze to mu wychodzi, albo nie zawsze trafia. Ale widzisz, tak powiedziałeś, cierpiałeś. Czyli w tym, ten film wywołał. Może mówisz to ironicznie, no nie, że nie cierpiałeś tak, że gdzieś się skręcało kiszki, ale po prostu ledwo mogłeś wysiedzieć na tym filmie, jeśli oglądasz go w kinie. Ale wywołał u ciebie takie emocje. Ja byłem niedawno na, na Midway. Film historyczny jednego mhm. z moich ulubionych reżyserów blockbusterów, bo ja Ronanda Emmericha bardzo lubię. Właśnie za tego filmy katastroficzne, za, za Dzień Niepodległości. Dzień Niepodległości to jest w ogóle jeden z moich takich ulubionych filmów. Chociaż nie z tych, tych top, top, ale to jest taka, taka, to jest takie filmy, które ja bardzo lubię. Nie? I niestety, Midway, nie wiem, czy to jest kwestia tego, że faktycznie tu też Chińczycy produkowali ten film. Że to jest film, który opisuje historyczne wydarzenia, robi to dosyć sprawnie, koncentruje się oczywiście na tych, tych bitwach właśnie o Midway, tam wiesz, Pacyfik i tak sprawy. Ale robi to w taki sposób, że ten film w ogóle nie przekazuje żadnych emocji. Znaczy są postacie, są jakby krwawe momenty, smutne momenty. Ludzie giną, bo to jest film wojenny przecież. Ale moim zdaniem fatalnie zrobiono casting do tego filmu. To, to pierwsza rzecz. Woody Harrelson jako y, admirał nim nic zupełnie mi nie pasuje. I to już nie chodzi o, te, o to, że on jest aktorem kojarzony z pewnymi charakterystycznymi rolami. I, i, I ma pewne maniery w tym. Tylko po prostu, moim zdaniem, ktoś fatalnie go dobra do tego. Zresztą tam jest bardzo dużo takich znanych aktorów, którzy mają jakieś takie małe rulki i ciężko się to ogląda. Poza tym cała, cała ta historia, jakby brakuje w niej mięsa. Jakby, no widzisz niesamowite efekty specjalne, mhm. no te naloty, te, 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 te loty nurkowe, żeby, żeby zbombardować te te, te, te lotniskowce, te. Niesamowicie to wygląda, ale tam nie ma pewnych rzeczy ze względu właśnie na to, że jest ta cenzura. Tak mi się wydaje, mogę się mylić, mówię to po raz kolejny, mam nadzieję, że tak to się wyryło. No, Są pewne rzeczy, które masz taką jakby checklistę, które której po prostu nie, nie, nie możesz mieć w filmach. Rozumiem. Chińczycy są przedstawieni jako ofiary w ogóle wojny. No tak, no bo to, to logiczne, no tam oni dostali jednak, yy, byli pod okupacją przecież. I, no i jedna z takich ciemniejszych, mrocznych sekretów tej wojny, no to to obozy koncentracyjne. Nie tak. Widziałem trailer i widziałem, że obsada jest kapitalna, ale w końcu jakoś nie, nie wybrałem się, bo tam był Aaron Eckhart, Dennis Quaid, ja dobrze kojarzę, Luke Evans i chyba też ze strony japońskiej, to nie jestem do końca pewny, ale mm, też znani aktorzy. Chyba był tam Junku y, Nimura, ale tak, tak. tak tak mi się wydaje, że tyle zapamiętałem, ale obsada no, była wtedy na tym trailerze fajna. Ale od strony technicznej chciałem się zapytać, jak to wyglądało. To jest film, na pewno z niej mają budżetem, ale tam jest wszystko komputerowe. Tam jest wszystko płaskie. Tam jest, nawet jak kręcą na lokacjach, to te Znaczy, nawet jeśli powinni kręcić na lokacjach, to tego to, nie widzisz. Po prostu ja mam wrażenie, że cały ten film został nakręcony na green screenach. Wszystko zostało dowane. Oprócz, może, pomieszczeń mhm. jakichś takich mniejszych. A w, wszystko jest po prostu płaskie, bez jakiegoś takiego detalu naturalnego. Nie wiem. Jakoś tak. Oglądając ten film w Kinie, tak siedziałem i nie widziałem. jak y, jakby to powiedzieć, że to mi bardzo sztucznie wygląda. Rozumiem. I to jest, to jest ten moment, kiedy jeszcze, jeszcze po prostu ta technika grafiki komputerowej nie jest tak doskonała, żeby cię tak w 100% oszukać. Nie ja miałem problem z 2012 już, bo tak jak ty lubię Dzień Niepodległości i lubię Godzillę amerykańską. Pojutrze mi się podobało, chociaż no, ten film tutaj, żeby się ktoś nie czepiał. On fajny jest, jeżeli się wyłącza myślenie po prostu się nie myśli. Jest dobrą rozrywką. Ja też lubię filmy katastroficzne. Natomiast przy właśnie ten, ten moment takiego, nie wiem, Uncanny valley, chyba to się mówi, że. Yy, Mimo, że te efekty w 2012 były chwalone, że widziałem jakieś analizy różne yy, na różnych stronach YouTubeowych, gdzie yy, chwalili to, to co tam się dzieje, jakie domy się składają, że to wszystko jest yy, pracochłonne, że tam jest zachowana fizyka, to nam się to i tak, i tak nie podobało. I, i miałem, nawet nie skończyłem mhm. nigdy tego filmu. Mimo, że ten film wielokrotnie leciał w telewizji, wiesz, i mogłem to zrobić. Ja mam, ja mam go na Blu-rayu, to jest jeden z takich filmów katastroficznych, które lubię, dlatego, że on jest taki no, gdzieś tam to nie jest jeszcze, właśnie to jest tak, że to jest, to jest jeszcze OK Roland. Mm -hmm. I To jest jeszcze ten Roland, którego tego lubię, bo na przykład ten nowy dziennik podległości, który nakręcił, no to już mi się tak, tak bardzo nie podoba, nie? Ma swoje momenty, ale jednak idzie w stronę tych właśnie twiedzy Shanghai czy wędrującej ziemi. No i też za pieniądze chińskie, nie? No ale no, wiesz, no, nie wątpię, że za 10, 12, 10, 20 lat to grafika już będzie taka, że ona będzie się sama generowała. Że aktorzy tylko przyjdą do studia, trochę głos podłożyć, ale i głos będziesz mógł wygenerować. Bo przecież te deep deepfake'i, czy jak to się mhm. mówi, no to fenomenalnie naśladują te. Więc aktor by gdzie tylko podpisywał klauzulę, że pozwalam, żeby w pełni jego wizerunek wykorzystali i to wszystko. No. Zresztą, nie wiem, widziałeś już Inlandczyka na, na Netflixie? Widziałem, widziałem. Całego? Od początku do końca? Od początku do końca. Ja, ja powiem, że e. oglądam to jak serial i jestem dopiero w, w jednej trzeciej. I na przykład nie, nie, nie podzielam zachwytów nad y, odmłodzeniem. Znaczy, Straszne to jest. To jest tak to w ogóle, w ogóle to nie, nie wygląda, prawda, na, na, na dobrą robotę. No, oczywiście twarze są gładsze, y, nie widać tych zmarszczek, ale to jest takie odmłodzenie na zasadzie, właśnie, okej, okay, wiesz, nie zmieniamy budowy ciała, tak, nie zmieniamy siecie, budowy laty, kości tylko, mhm. tylko farbujemy włosy i komputerowo wygładzamy zmarszczki. Nowy ten ludzie. wielki nos y, i te wielkie uszy Deniro. Niro, przecież C mu się te, 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 te części działa, jak się starzeją, to, to powiększają się i u niego jest naprawdę ten nos wielki. Y, y, I te jego opuszczone Aby ramiona. znaczyłoby, że troszeczkę by pom pomniejszyli to komputerowo. Jest, y, przepraszam, że ci słowo, ale jest taki film y, bollywoodzki o bardzo dźwięcznym, krótkim tytule fan. Mm -hmm. I to jest jakby taka historia y, aktora bardzo podobna, dlatego że ona jest na, 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 na bazie no, prawdziwego aktora, czyli Cheryl Kana, Jednej z największych gwiazd bollywoodzkich, no, niedawno nawet David Letterman w swoim takim śmiesznym programie Talk Show na Netflixie prowadził z nim rozmowę. To jest taka gwiazda formatu Toma Cruza, tylko właśnie na, na rynek wschodni, azjatycki. No i oczywiście, jak ktoś zna się na Bollywoodzie, to wie, kto to jest. I. Fan to jest film o właśnie o nim, tylko że jakby zmienione nazwiska, tam mniejsza z tym, ale chodzi o to, że ten, on gra też, ten aktor, gra dwie postacie, gra jakby siebie samego, tylko pod innym nazwiskiem i gra swojego fana, takiego wręcz psychofana, który jest bardzo podobny, także, bo, bo gra to samo, ale właśnie są pewne te zmiany, właśnie trochę nos jest zmieniony, taki bardziej garbaty, czy coś takiego, yy, troszeczkę szczęka jest poszerzona, ale wszystko inne jest zmienione. Na przykład, wiesz, widzisz, że ta postać jest szczuplejsza, że, yy, że ma inną budowę ciała i tak. Dalej. Mimo że to on gra po prostu komputerowo tak wiele rzeczy, jeśli chodzi o fizykę, potrafi zmienić ciała. No ale tak jest zdecydowanie młodszy. Że... No, to, to też. No, no to też no, jak... on, ma, on ma 50 parę lat, yy, czy tam yy, 54 chyba, ale ci woliłcy aktorzy są, yy, no, fenomenalno mają taką, taki kult ciała. I oni tam mają sześciopaki do, w każdym filmie. To jest, to mm -hmm. jest, jakby, taki, taka, Alan, Mattie McConaughey, jakieś zajmowanie koszuli, to jest w każdym filmie. Mięśnie, klateczka, to, oni to wszystko pokazują. I dlatego faktycznie oni mogą uchodzić za, za młodszych, nawet przez to, w jaki sposób się poruszają i tak dalej. No, faktycznie, Deniro ma 75. 6 lat? 5. 75 ma. Mm -hmm. Tak. I, i ja uważam, że. Nie da się ja między że... najlepszymi efektami komputerowymi. Uważam, że to jest. Znaczy, ja mam wiele zarzutów do tego filmu. Um, ale uważam, że to właśnie podstawowym jest to, że um, Scorsese powinien już mieć gdzieś w głowie, że skoro mu wszystkie studia odmówiły tego filmu, to to się za tym kryje. Nie tylko to, że się już gangsterskich nie kręci. Um, może właśnie chodziło o to, że skoro chciałeś 75-latka. Obsadzić w głównej roli, i on będzie grał 35-latka, 45-latka, 55 latka 70-latka, 80-latka. To nawet 28-latka e... w jednym momencie, czy coś. No, tak, tak. To, to, to nie ma. To, to nie będzie dobrze wyglądało. Nieważne, jak sądzę, jak tak powiedziałeś. Efekty specjalne tak. to jest wygładzenie zmarszczek. E... Przygotowując sobie grunt przed Irlandczykiem, obejrzałem film, który do tej pory gangsterski, taki klasyk, którego no, nigdy nie ruszyłem. Od Sergio Leone. Dawno temu w Ameryce. Tam w głównej roli jest y, też Deniro. Tak, tam jest tam tylko, w drugą stronę, tak. W, w drugą stronę jest postarzony, ale są też te sceny w, w 20 roku, które się dzieją, gdzie są dzieciakami, i tam zatrudniony jest inny aktor, który jest z, z, naprawdę dosyć podobny. Jak się tak zrobiłem sobie pauzy y, i, i przyglądałem się, to gdzieś tam było to uchwycone podobieństwo. I później postarzenie też dobrze wyglądało. Wszystkich aktorów tam postarzyli i ono było, no, może nie jakieś wybitne, bo to też y, lata 80. podejrzewam, jakoś tylko mogli spłasiłkować się make-upem. E, mhm. Ale to wyglądało bardzo realistycznie, przekonująco, Nie wybijało w ogóle z tej całej wielkiej opowieści, z tej wielkiej historii, y, z tych emocji, które były między tymi postaciami. Natomiast y, oglądając właśnie niestety Irlandczyka w taki sposób, jak z takim podejściem, nie wiem. Oczekiw miałem duże oczekiwania, więc taki miałem, jakby, no nie wiem, wielką presję, żeby ten film był dobry. No, spotkał mnie sromotny zawód, i właśnie od tej strony technicznej, że to, że to kosztowało 150 milionów, i tak naprawdę to tam w tym filmie się niewiele dzieje. Z tego 100 poszło na digital, digital make-up. Mm -hmm. I parę taksówek, które utopili, jakichś starych samochodów, nie? które były atrapami, ale... Utopili jedną czy dwie, a reszta to kupił Ale wiesz, naprawdę mm, mam niesmak, jeżeli chodzi o tą właśnie stronę techniczną. I wiesz, z perspektywy, z perspektywy tych jego wszystkich filmów, które, które oglądałem wcześniejszych, no to nie jest najlepszy jego film. I to nie jest jakiś, powiedzmy, nawet nie jest czołówka. Mi się nawet gangi Nowego Jorku bardziej podobały. I to nawet nie chodzi już teraz tylko o tę kwestię techniczną, tylko uważam, że po prostu Irlandczyk jest nudny, ma ten środkowy akt bardzo długi. Wydaje mi się, że można było to spokojnie skrócić. On trwa 3 godziny 30 minut. I wiesz co, po tym, mm, po tym filmie jest taki krótki dokument, gdzie oni siedzą sobie we czwórkę z Corsize, Pesi, De Niro i Pacino i rozmawiają ze sobą, i więcej emocji widziałem w tej rozmowie niż w tym filmie. Ale jesteś w jednej trzeciej, więc ja nie chcę uprzedzać tego, może tutaj inaczej odbierzesz te zachowania. Nie, chcę, nie chciałbym, żeby on dostał Oscara za ten film, autentycznie, bo nie uważam, że to jest yy, jakikolwiek, nie wiem, yy, film w jego dorobku taki, taki ważny. No, dokładnie. To nie jest kasyno, to nie są, to nie są chłopcy serajne. No to no, jest... Nawet tam wie, infiltracja z 2006 roku dostał przecież Oscara za nią. I ona była też remake'iem i była lepsza. Lepsza był ten Hugo i jego wynalazek był lepszy. On ma te swoje koniki, on lubi opowiadać filmy biograficzne. Robić filmy biograficzne, yy, i właśnie z, z tych filmów, no to nawet Wilk Złotych mi się bardziej podobał. No, wszystkie, które, które tak oglądałem, to, to, to stawiam gdzieś tam wyżej. Może, yy, może, może trochę mniej lubię, nie wiem, Awiatora, o. Yy, czy yy, yy, podchodziłem do milczenia dwa razy i nie skończyłem. To może te dwa filmy yy, gdzieś tam byłyby niżej, ale. No, ja jestem bardzo rozczarowany. Naprawdę, tak, tak szczerze, chyba rozczarowanie roku filmowe u mnie. <noise> Ale mówię, ja mam, ja mam takie obiekcje, ja mam takie obiekcje właśnie, może też źle zrobiłem, że obejrzałem ten dawno temu w Ameryce. E, dosłownie weekend przed, bo Irlandczyk wychodził we wtorek albo w środę, a ja obejrzałem w weekend, bo to też czterogodzinny film. E, I w sobotę, niedzielę sobie poświęciłem wolne chwile. Nie wiem, nie wiem. Znaczy Problem właśnie, z, z dawno temu w Ameryce jest taki, że nie, że to jest długi film, to jeszcze od czasów, kiedy się pojawiła pierwsza wersja, było mnóstwo takich rozszerzonych, z jakichś takich odkrytych, nieodkrytych dodatkowych materiałów i tak dalej. Ja bym chciał kiedyś trafić na taką już taką ostateczną wersję. No ja tą ostateczną wersję. obejrzałem, tą 4 godziny, 4, 20 minut chyba. Tam są takie sceny, które są z pozytywów, tylko taki do podglądu nie z oryginalnych taśm, i one są, tylko do podglądu, wiesz, sceny tam przy montażu chyba. I, I one są zdecydowanie ciemniejsze. One zostały odrestaurowane chyba za pieniądze tej rodziny Gucich. Hmm. Ale one nic nie wnoszą. Ta wersja 3, 3 godziny, 50 minut, wydaje mi się, że jest, jest zdecydowanie lepsza e, niż, niż to, co. Bo te, te sceny są. One wybijają po pierwsze. Już takie dla, dla takich absolutnych mhm. fanów, którzy i tak ten film widzieli kilka razy, ale ciągle chcą, jakby doszukiwać się nowych, jakichś ukrytych smaczków, ukrytych treści, coś do, dointerpretować, nie? Bo co ten film można tam jeszcze dodatkowo A to też jest, to jest film na podstawie książki, która też jest napisana w ogóle przez gangstera. On to pisał gangster. Eee, I ona jest w ogóle niedostępna. Nazywa się Hoods. I w Polsce nigdy nie była A wydana. Jest na, na czarnym rynku wydawniczym gdzieś dostępna? Nie w wiem, w wiem, ciężko razie? mi powiedzieć. Wiesz, krąży po przejżałem, przejżałem te wszystkie. A to nie pomyślałem, żeby szukać y, e-booka. Tak sobie przejrzałem z ciekawości, bo film mi się strasznie podobał. Ja przejrzałem sobie z ciekawości sklepy i nie znalazłem jej. W Polsce na pewno nie była wydana. Nie Także... ja w ogóle nie kojarzę tego. Te książki. Zresztą... Zawsze mi się wydawało, że to po prostu by tylko film. No. Nie, nie, to się okazuje, że to, I to, i to napisał facet, który był rzeczywiście tym gangsterem. Mhm. I, i tym, tym żydowskim mafiozo. Mówię, to, Tak u mnie wygląda to, ale masz jeszcze dwie trzecie filmu przed sobą, dwie godziny. E, może ty. Wiesz, mam nadzieję, że cię nie zniechęciłem w żaden sposób, bo to. Nie, 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 Mę wiesz, gorzy, bo ja też po prostu tak... runam, wiem, że tak, wiesz, To jest film, który tak, no niestety nie mogę obejrzeć za jednym posiedzeniem to jest, na tym ubolewam. dlatego ja go traktuję jak serial. I tak sobie pomyślę, że podzieliłbyś to na cztery odcinki, to by się wyszedł właśnie taki miniserial. Mhm. Że mogliby to troszeczkę in, inaczej sprzedać, jako taki miniserial gangsterski, A tak, że to w jedną całość. To po prostu no, jest to jeden bardzo długi e, film. Chociaż no. ja czasami lubię sobie tak się odmurzyć i obejrzeć sobie coś zupełnie innego, a później wrócić do, 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 do jakichś takich dłuższych filmów, gdzie trzeba troszeczkę pomyśleć, nie? I, i, i ten, no, ale. Ale o dzisiaj o, o serialach nie będę opowiadał, bo to jednak szkoda czasu. Może w nast następnym razem. Ale a propos klasyków i tak. E, tak jak opowiadałeś o tym, że grałeś w Metal Gear Solid, nie? żeby sobie mhm. zobaczyć, przypomnieć pewne rzeczy, jakby zetrzeć swoją pamięć z rzeczywistością, to ja strasznie się ucieszyłem, że w ofercie Goga się pojawił Strzegę Strang mhm. To jest klasyczna taka klasyczna strzelanka trzecioosobowa, wydana w 2007 roku, no nie on już ma teraz prawie 13 lat, a może 12, nie? Mhm. W klimacie azjatyckim, takich filmów azjatyckich, akcji prosto z Hongkongu i to co, i jako gra to była taka ciekawa strzelanka, taka w, w klimacie właśnie tych, tych, tych filmów na przykład z podszyldu Johna Wu, albo, albo tego co Jackie Chan robi czy te Police Questy i tak dalej, że dużo takich Wizualnych fajerwerków, jakiejś akrobacji i tak dalej, dużo strzelania. I to właśnie, i w, właśnie w, w tym stylu. Jednocześnie, jednocześnie, no to jest, jest cała mechanika tego spowolnienia czasu, jakichś takich umiejętności specjalnych. No, powiedzmy z, z Maxa Payne'a, czy, jeszcze, czy w, w, wtedy jeszcze będącego na topie Matrixa, mhm. że bardzo mocne było takie zwolnienie czasu i ty gdzieś tam lecisz prawda, bardzo powoli, strzaż przeciwników, to wszystko, te efekty, wodotryski przede wszystkim, wodotryski. Ale ta gra miała bardzo ciekawe stawki przeciwnikowe tak jak mówię, no, w klimatach tych, tych, tych filmów gangsterskich. Ponadto chyba została wyprodukowana przez, przy udziale Johna No to jest o, nie, nie, sequel do dokładnie. Dzieci Triady. To jest oficjalny sequel, o, tam o. się pojawia, inspektor, o ile dobrze kojarzę, tequila i tak. Ale może się. Tak, tak. No, 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 czyli fantastyczny aktor, ja nie wiem, czy ja dobrze nazwisko zawsze mają, ale. Chao Yun Fak. Bardzo możliwe, tutaj, tutaj. Może tak być. No, ja go bardzo lubię, on jest w ogóle charakterystyczny, to jest jeden z tych, właśnie, aktorów azjatyckich, których może właśnie nie znasz z imienia, nazwiska, ale znasz z twarzy. A ja kojarzę go tylko z twarzy i z tym dzieckiem, z, tym, z tą strzelbą, bo to na VHS-ie bez filmu była taka właśnie dzieci triady, był żółty napis z celownikiem czerwonym, duży napis John U i właśnie on z shotgunem, tak stoi w skórce chyba. Skurzyłem. No, ale nigdy nie oglądałeś uh, tego przyczajonego tygrysa ukrytego smoka? A on tam grał? Wiesz, ja nie, nie tak. skojarzyłem. Tak, oczywiście oglądałem. A nie, nie, ko nie kojarzyłem aktora, aż tak, wiesz, tych azjatyckich nie, nie pamiętam, bardziej japońskich. A odpornego nie widziałeś nigdy? Mm, widziałem, 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 widziałem. Już, już kojarzę, kto to jest. On grał też w tym takim nieudanym filmie adaptującym mangę Dragon Ball. Tak, on grał tego mistrza... A tu tego już nie Aha, kojarzę. A, widzisz, to jest, tu cię te, zaskoczyłem. <laughs> mm, mistrza tego, <laughs> tego żółwia takiego, tam, mistrz Roshi chyba. Także tutaj to, mhm. tak, to taka młodsza jego zdecydowanie wersja. No ja, ja kojarzę, tylko nie, nie musiałeś powiedzieć Ukryty Smok, bo... Zabójczy Układ jest amerykański film, y, też bardzo, bardzo fajny, polecam mhm. z nim, którego w ogóle wyreżyserował Antoine Fuka. Nie wiem, czy, mm -hmm. czy znany ci jest taki reżyser, znany. Jak, którego ja bardzo lubię, nie? On, on, Chyba ostatnim jego filmem, który on e, zrobił, to byli, to była ta nowa wersja Siedmiu Wspaniałych. Chociaż pewnie coś jeszcze nakręcił, ale, nie, to tak, e, ostatni film wstydował. drogą byłem. bardzo fajnie. Ale Hold, mm -hmm. I wiesz, i Stranger Hold, nie, grałeś kiedykolwiek w Stranger Hold? Nie, Holt, ale, już, opowiedziałeś... ale już sobie zamówiłem, bo znalazłem, e, widziałem Twój wpis. To po pierwsze, a po drugie znalazłem na Allegro wersję na PS3 i w tym nie ma w Storze, ale. Tylko muszę cię przestrzec. Ja nie wiem, czy w, jeśli gra była wydana na konsolę w Polsce, to czy ona miała polskiego lektora, że się tak wyrażę, na wersji konsolowej. Dlatego, że ale pytam, będę o później. To jest gra, która w ogóle świetnie się w ogóle sprawdzała właśnie na poprzedniej generacji, dlatego, że ta, ta niska rozdzielczość i tak dalej sprawiała, że, te, że ten silnik Unreal engine mhm. z numerkiem 3, tak, że silnik Unreal 3, on, on nie wyglądał tak, tak, jakby to powiedzieć, nie błyszczał się tak. Dzisiaj po prostu on wygląda nieefekciarsko. Mhm. Tak, to, że się błyszczy, to jest jedna rzecz, ale po prostu tam nie było żadnych takich efektów cząsteczkowych, dodatkowych, to nie było jakby żadnych rzeczy, które dodatkowo Tworzą kolejne warstwy tego obrazu, tak, że one były bardzo takie płaskie, bardzo czyste. No, było takie określenie kiedyś, że, no, te, te postacie czy w ogóle obiekty świeciły się jak, jak coś psu. I tutaj, powiedzmy, jak grasz na pcecie, wysokiej rozdzielczości, to to wygląda dosyć strasznie, ale jest coś. I dlatego właśnie w wersji pcetowej na Gogu to jest. Jestem bardzo właśnie bardzo wdzięczny. Czyli ty masz nie na konsoli tym, grasz. Myślałem, że wszystkie. Tak, że nie, ja mam w ogóle na konsoli, ja mam w ogóle i na PlayStation 3 i na 360, bo tak w ogóle ten. I teraz e, na PC, dlatego, że ja na PC tą, tą wersję polowałem jakiś czas temu, ale no jakoś nie, nie, nigdy gdzieś nie kupiłem na, na LEGO i tak dalej, bo nie byłem pewny, czy ona będzie dobrze chodzić, bo problem jest taki, że to jest jedna z tych gier, które wy, były wydawane y, razem z, z, z Games for Windows. Był mm -hmm. taki moment, że Microsoft wydawało się, że może zrobić Xbox Live, czy Xbox na, na, na PC, ale to wtedy zupełnie inaczej wyglądało niż teraz, kiedy masz ten Xbox Store i tak dalej. I to była taka nakładka, no coś, coś paskudnego, nie? I udało się w tej wersji właśnie teraz to wyeliminować i zachować wszystkie wersje językowe, które, które ta gra miała. I polska wersja jest z lektorem. Jest z lektorem z moim zdaniem w takim top 3. top 3. Moim ulubionym w ogóle, ale tak powiem, że top 3 polskich lektorów z Mirosławem Utom. To jest. To, miro, pan Mirosław Uta ma tak magnetyczny głos. Bo to jest to, że on jest lektorem taki, który nie, nie gra, nie interpretuje, ale tak czyta, że ja czuję ciarki na plecach. Nie wiem, czy pamiętasz, ale on robił e, lektora do Batmana animowanego. Tego wiesz, takiego klasycznego, The Animated Series. I też robił do MacGyvera. Ja go z MacGyvera najlepiej kojarzę. No ja w ogóle też książki, bardzo no i... dużo książek, jeszcze kiedy audiobooki same w sobie nie były modne, tylko, tylko były nagrywane po prostu na kasetach dla niewidomych. I były właśnie biblioteki dla niewidomych, można było kasety wypożyczyć. Kiedyś, zanim jakby weszła audioteka i tak dalej, kiedy nie było w ogóle dostępnych książek tak jak teraz w bo teraz w ogóle to jest taki przemysł, mhm. że książki audio są czytane przez aktorów, interpretowane, robione jak słuchowiska, z efektami dźwiękowymi. A wcześniej to był po prostu, przychodził lektor do studia, i tych, tych głosów jest mnóstwo fenomenalnych. I ja bym tak bardzo prosił, żeby audioteka albo jakikolwiek inny wielki, nie wiem, ktoś, kto się zajmuje dziedzictwem kulturowym, cyfrowym, te wszystkie kasety, te wszystkie nagrania odrestaurował i je zachował, i niech je sprzedają. Dlatego, że tam są, jest mnóstwo książek fantastycznie przeczytanych, bo to, bo to są ludzie, którzy wchodzą do studia, biorą książkę i ją czytają bez błędu, całą. Słyszysz, kurde, jak obracają kartki, jak masz dobry słuch, bo po prostu mm -hmm. i nie, nie muszą przerywać. Wiesz, to no, były takie czasy, że przerywanie, czyli nagrywanie, jeszcze raz taśma, cięcie itd. i tak dalej, to kosztowało. Więc lektorzy czytali praktycznie, bezbłędnie, od początku do końca i to jest fenomenalne. Ja w ogóle Głos Mirosława Uty jest tak hipnotyczny dla mnie, że jak on czyta właśnie te, te wstawki filmowe, no to nagle ten obraz zamieniać się w obraz z albo jakiś taki kinowy, telewizyjny, ale po prostu wczuwasz się całkowicie, szczególnie, że w wersji właśnie polskiej wszystkie te nazwy tych, tych triad, tych, tych, tych gangów i tak dalej, te nazwy własne są tłumaczone. Wiesz, wszystkie mm -hmm. te, tak te, 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 jak powiedziałeś, tam dzieci kwiaty, dzieci węży i tak dalej, nie, jak oni tam nazywają, to, 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 to wszystkie to one, dzieci, dzieci triady, tak. Yy, to mm -hmm. wszystko jest tam yy, yy, przetłumaczone, tak? I to jest tak niesamowity klimat, tak mi się to strasznie podoba. Ja chłonę tą grę, bo wiesz, gram sobie tak strzelam, strzelami i to strzelanie jest takie dosyć, w pewnym momencie już takie mało, mało nudne, bo na kolejnym etapie po prostu zabijasz. Dziesiątki przeciwników, plus to... na przykład musisz rozwalić, nie wiem, gdzieś w jednym jakiejś tam wiosce, na, na palach, przy morzu, na wyspie, jest laboratorium metafitaminy czy czegoś i, na, i mają, nie wiem, z 16 stanowisk i biegasz po tych wszystkich yy, deseczkach, jakichś kładkach, molach i tak dalej, i do każdej budki domku musisz wejść i, te, i, i, i to laboratorium rozwalić, yy, oczywiście wszystko w akomponencie eksplozji zwolnionego czasu, no tam są też motywy takie, że masz jedną taką umiejętność, która pozwala ci e, pobawić się takiego snajpera i wtedy widzisz, śledzisz ten lot kuli, aż do momentu, kiedy ono się e, wbije, w, wkręci w, w przeciwnika, mm -hmm. no, i, no, no to po prostu oglądasz, jak, jak właśnie taki efekciarski film e, rodem właśnie z, z Hongkongu e, i, i ten głos naprawdę Robi taką robotę. Ale on jest no. lektorem, on robi lektorkę, czy jest narratorem? Bo to mnie interesuje wiesz, Czy tam są jakieś. Nie, dziewczynki... lektorki, po prostu są dialogi, on czyta, no nie wiesz, oni coś tam mówi, I ty po prostu słyszysz normalnego lektora. Tak jak normalnie na, na filmie z 92 roku mieliśmy lektora w Dzieciach Triady, ekstra. Tak, po prostu. Dokładnie to. Zresztą w ogóle Mirosław Włuta to nie jest jego pierwsza gra, który był, lektor, le, był lektorem, bo zdaje się, że w stokerze też. Zresztą no, jest tak. kilka tu. Nie wiem, czy w ogóle lektor na przykład nie jest w. W tym nowym metro, Exodus. Ale to nie dam sobie, prawda, nic uciąć, żeby to potwierdzić. Ale jest, no, który jest tak zakorzeniony w naszej kulturze. Dodatkowo mamy, no, kilka fenomenalnych głosów. Niestety, wielu już z tych głosów nie ma z nami dzisiaj. I, i, i to jest trochę smutne, bo bo wiesz, ja mam problem z, z, z cyfryzacją taką, że, że, że ta kultura. W żaden sposób nie jest archiwizowana, że tylko niektóre rzeczy się trafiają, A co jest piękne w tym wszystkim, że na przykład w, w werze VHS-ów i, i telewizji i tak dalej, to jeden film mógł mieć wiem, 10 lektorów. Znaczy różnych, różne wersje z różnymi lektorami. Mm -hmm. I ja uwielbiam no, to często te porównania. Tak, 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 nie, nie to ja. Taki amatorski. Tak. No. No, stąd w ogóle się wzięła kariera Knapika, że pan Tomasz Knapik. Nagrywał właśnie VHS-y. On po prostu szedł na masę. Tak to, to była jego jakby praca na początku, kiedy otworzyły się te granice, tam otworzyła się, prawda. Ta Zgniły Zachód nagle to wszystkie swoje takie, te wprowadził na, na nasz rynek, i trzeba było jak najszybciej na masę. Te wszystkie filmy przetłumaczyć i wprowadzić na rynek polski. Kto pierwszy, ten lepszy? I chyba jego sens figurskim to robili. Oni ściągali mu filmy i nie wiem, czy też nie to takie, wiesz, y, z różowej serii, ale no, no bo książki też szły do, do, tak, do wielu pornograficznych filmów, tapping, dubbing lektora. Się nasapał tam. Chyba to właśnie. Ale to jest moim zdaniem piękna tradycja polska, ten lektor, i ja jestem wielkim zwolennikiem a, i uważam, że w ogóle. No, Wiadomo, że czasami lepiej film z napisami obejrzeć, ale dla mnie taką totalną aberracją, już powtarzam, to drugi raz u ciebie z dubbing w filmach dla dorosłych i e, ja nam ja zawsze zlepsze. też zależy jak zrobiony? Widzisz, a ja, ja w ogóle nie akceptuję. Bo kiedyś była bardzo dobra szkoła polskiego dubbingu, bo. Bo jesteś przyzwyczajony do tego dubbingu nowożytnego. Oj, nie, nie, nie. Z Skanał Plus też nie jestem w stanie oglądać tych, co były w latach 90. -tych. Tam przyjaciele na przykład byli z dubbingiem i nie byłem nigdy w stanie tego. No ale to była kwestia tego, że, że po prostu musieli tłumaczyć żarty. Nie wiesz, że na polski to jeszcze musieli się jakby wszczelić śmiech. czasowo, wiesz, z, 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 jak to się mówi, dostarczyć je tak, jak się powinno je dostarczyć. No bo śmiech no, tak... był, nie? Tak, tak. No, Ale Voyager, startek, ja będę do będę bronił, nie dam jego słowa powiedzieć o dubbingu no. Voyagera. Moim zdaniem na Kanal+, Plus Voyager miał fenomenalny dubbing i ja do tej pory no y nie, nie. chciałbym, żeby, żeby wydali polskie wydanie, DVD czy tam no, blu cokolwiek z tym dubbingiem. Dla mnie Captain Hanway i tak dalej, cała ta ekipa mówiła po polsku. Oglądam wersję angielską na przykład na Netflixie Voyagera Ale... i... i... Nie wiem, z kim kanał mam do plus, czynienia, ale to nie są te głosy. teraz umowę podobno z Netflixem na jakieś tam dystrybucje, więc może napisz i, i, i będą wyciągnięte z jakichś tam archiwów, ale ja nie jestem w stanie naprawdę. Nawet tych. Drogi <laughs> kanał Plusie wersję dubbingową. i Netflixie. E... Podnieśliście mi abonament na swoje usługi, dajcie chociaż tego Voyagera e... po polsku. Natomiast ja na przykład Robro... od Robroya się odbiłem, bo tam mm, Robroy moja chrzestna mi nagrała film, który bardzo chciałem obejrzeć. E, przyszła kaseta, ja wkładam do magnetowi i wytrzymałem 10 minut. No niestety nie, jest, nie byłem w stanie e, słuchać Jarosława Boberka, mimo całego uwielbienia dla tego aktora. Ja, ja lubię dubbing w animacjach, w grach. ale... Bo miałeś przed oczami po prostu pana Jarosława zna, z rodziny no, zestawu, czyli tak, ale. Ale widzisz? Nie, nie, nie. Dla, ja jestem za lektorem. Ale, ale nie, ale chodzi mi o tę polską szkołę dubbingu, nie z Tylko lat 70., wiem o czym mówię. Z lat 2000? Tak. Kiedy Roman Wilhelmi tam, nie wiem, Kalibule gra przy kogo tam cholera wie, już nie pamiętam dokładnie, ale tego nigdzie nie ma. No bo sponeła archiwa na Weronicza, na początku chyba wieku. No właśnie, ale wszyscy psioczą na, na chomika i tak dalej, ale moim zdaniem chomik jako jeden z niewielu y, serwisów, oprócz tego, że oczywiście są tam nielegalne treści, takie naprawdę nielegalne treści, to bardzo dużo zachował kultury. Tego, co właśnie powiedziałeś. No nie ma już archiwum, bo to gdzieś spłynęło, ale gdzieś na szczęście ktoś miał to na VHS-ie i to zrzucił i, i udostępnił na chomiku. Nie wiem ile jest takiej historii, może mało, może niewiele, ale ja bym bardzo sobie życzył, żeby, żeby jak najwięcej z tego uratować w jakiś tam sposób i żeby gdzieś to było dostępne. I, i ja, ja bardzo lubię to VOD telewizji polskiej. Bo czy ktoś lubi telewizję polską, czy nie. Czy, czy tam podoba mi się propaganda taka, czy nie to jest inna kwestia kwestia tego, co jest właśnie w, w VOD tam naprawdę jest mnóstwo fantastycznych rzeczy, które przez lata telewizja polska tworzyła też telewizji nie wiem ile odcinków no ja myślałem, żeby na przykład cała Kobra Coś była tym, tam wszystkie kryminały Joe dż, no, Alexa mieliśmy piękną tradycję filmów kostiumowych tych z wiesz, płaszcza i szpady tak jak wielokrotnie wspominasz Potop to my mieliśmy naprawdę całą, całą masę seriali, które ta korona królów, to może wiesz, yy, nie wiem, wyjść i po prostu się schować przy tym, co, co wtedy robili. Z, z, mieliśmy piękne plenery wnętrza, ubrania, broń, no wszystko, wszystko. Całe, całe rzesze ludzi tworzyło kostiumy. No to, to jestem, jestem też zdania takiego, że ja to trochę mam poarchiwizowanych rzeczy, nie wiem. Tak naprawdę, jak to by to teraz wyglądało. Ale tam, właśnie jak wspomniałeś o teatrze telewizji Cobra, to go mam. Gdzieś tam mam e, Kapitan Sowa na Tropie. Mm. O. To jest, ale to jest na, na VOD. Tak, jest, no to super. Ile to są lata 50., Kapitan Sowa? Chyba tak. 60., -ty, -ty. tak mi się wydaje, że to byłby tak. ten okres. Mm, no to są, to są fantastyczne seriale, no kurcze. Ja wiem, o którym ty mówisz, e, chyba. Chyba serialu, co mówiłeś. Ja, Klaudiusz. O tym chyba tak, serialu mówiłeś. Tak, ja, Klaudiusz. Tam, tam to jest serial BBC i tak właśnie teraz mi chodziło po głowie. No, słyszałem, że tam jest fantastyczny dubbing. Był. No, ale to nie. Niestety... Ja widziałem tylko fragmenty, niestety. I no, po tych fragmentach może powiedzieć, że zrobili. Przynajmniej tak to było widać, że nie widziały, znaczy być może właśnie tak, tak, tak dobrane fragmenty, że to nie wyglądało jak dubbing, że to nie wyglądało, jak ten, że to mhm. wygląda jak naturalnie. No, i niestety no, nie mogłem nigdzie znaleźć e, tego serialu, tych odcinków. Nawet chomik nie, nie poratował, i no, ubolewam, no bo moim zdaniem powinniśmy dbać o to, żeby, żeby ta nasza klasyka e, no, przetrwała i była też ogólnodostępna w jakiejś cyfrowej kulturze, czy, jak, czy, czy w legalnej kulturze, cokolwiek, jakiekolwiek serwisy się tym zajmują, bo, bo w, na szczęście jest trend odrestaurowywania starych filmów. I, i klasyki barei i Alternatywy 4, nawet z pozytywów, nie? Bo nie, nie, nie zawsze negatywy się zachowują. Ale Alternatywy 4 całkiem nieźle odrestaurowali. To już, mm -hmm. już wiele lat temu, ale mam wersję na Blu-rayu, no też chyba jest dostępna w wersji właśnie HD na, 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 na VOD telewizji polskiej. Świetnie to wygląda. Oczywiście, no, o, oni zdecydowali się y, y, obraz na, na, na obraz panoramiczny, tak? Więc musieli pewne rzeczy przyciąć, bo oryginalny format jest 4 na 3 no ale mimo wszystko no, świetnie to zrobili. Yy, nie wiem, czy widziałeś właśnie taką nową wersję potopu. Yy, ona się nazywa no? chyba Revidivius. Potop Revidivius. Nie, nie, To jest nie, film, nie. który nie tylko został odrestaurowany, więc wygląda po prostu fenomenalnie od strony takiej czysto zdjęciowej, technicznej, ale on został od nowa zmontowany. Od mhm. nowa w sensie yy, skrócili, yy, skrócili film i. i Troszeczkę właśnie go zmienili, nie? Na mhm. Właśnie przez montaż, nie? I no to jest pytanie dla, dla kogoś, to no nie dla, dla purystów, może to się nie spodobać, ale jak na przykład kogoś, kto mógłby się odbić od, od starego potopu, ta nowa wersja, taka uspowszechniona, taki współczesny bardziej montaż, y, może bardziej y, przypaść do, do gustu. Muszę sobie go zakupić, bo. Już kiedyś rozmawiałeś na jego temat i mam na liście jakichś takich zakupów, zakupowych. Yy, ja, o tyle jest dobre, że tych filmów od, odnowionych, odrestaurowanych trochę już w Polsce jest i one rzeczywiście lecą, czy to Kino Polska, czy mm, TVP Kultura. Yy, ja sobie mhm. je nagrywam. To jest yy, dobrodziejstwo tej nagrywarki, yy, że mogę sobie tak. wrócić. Pytanie, czy to kiedyś nie siądzie, tam też jest twardy dysk, i jakoś będę musiał to też backupować albo po prostu kupić, ale ostatnio Kronika Wypadków Miłosnych yy, w remaster była yy, Hasa Sanatorium pod klepsydrom. także to jest akurat fajne, że oni no, to No, Sanatorium pod Klepsydrom to jest klasyka, piękny film, tak. Yy. Bardzo, bardzo, ja go widziałem dwa lata temu pierwszy raz, bo o ile rękopis znaleziony w Saragosie, yy, zresztą też jest E, widziałem mhm. jakoś w, na studiach. E, o tyle to właśnie dopiero przy tej okazji odnowienia sanatorium sobie, sobie obejrzałem i, i to naprawdę wygląda świetnie. E, chyba jeszcze jego jeszcze. pożegnania z tam. Chyba to jest wcześniej, wcześniejszy film niż Sanatorium. też chyba odnowili, ale tutaj już nie chcę, nie chcę mhm. jakoś. bo też mam, też mam nagrane, ale to niestety nie jestem pewien czy to było odnowione. Mhm. Mam, mogę tylko mam, mieć nadzieję, że, y, że ten trend restaurowania filmów czy od, archiwizowania się, się utrzyma, że, że więcej będzie po prostu. Bo już to jest bardzo ciekawe, jak, jak inaczej, na przykład y, ten kapitan Sowa na tropie. Ja nie jestem na 100% pewny, czy on, czy on był właśnie z wersji odrestaurowanej, czy nie. Ale, ale tak jak zrobili to ze z strefą mroku, przecież cała strefa mroków jest odrestaurowana cyfrowo. Te, 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 te na taśmie się zachowywał obraz, nie, może musieli tam, prawda, jakieś troszkę zastosować, ale obraz wygląda jak żyleta Po prostu jest ostry, zupełnie, mimo, że jest czarno-biały, mimo, że to jest, no, to jest trochę teatr, tak, ale to się ogląda bez... Jakby zażenowania, tak, że, że, że nie ma jakiejś takiej fatalnej jakości. Nie, to było na taśmach kręcone przecież, no to, to wiesz, no to, tak. to ma dobrą jakość, nie? Tak, tak. Ale jest taki film, który przeszedł do takiej e, klasyki, czyli klątwa. Doliny Węży. D Doliny Węży, tak. Niestety nie ma tego filmu w żadnej dobrej jakości. Nigdzie. Nawet jak gdzieś na DVD jest. Ja go widziałem na pokazie kinowym. Ale w... Tylko niestety wiesz, DVD z pewnie. Jego ja widziałem z DVD, czy znaczy nie z DVD, z Pendrive'a po prostu. Był puszczony czy tam no, z jakiegoś tam czy... z dysku podłączonego do projektora, ale. No i te kolory pewnie były po... takie zielone. O jest straszne. Ten, no, to mm -hmm. Nie ma gdzieś wersji naprawdę dobrej. Ale wydaje mi się, że wilczyca tego samego reżysera jest chyba odnowiona. To jest no ciekawe. To nie wiem. No, tak mi się wydaje, nie, jest, nie, nie jestem pewien. Mm. No tak, tak strzelam, ale wydaje mi się, że jest. Widzisz, bo właśnie klątwodolinie, wiesz, że ma. Ma no, no, takie niestety, no, niestety nie na fajne momenty. Szczególnie ta końcówka z tym, z tym potworem, że tak wyrażę. Ale wszystko inne mi się strasznie podoba w tym filmie. Ten aspekt przygodowy, to że tam akcja się dzieje gdzieś we Francji, tam gdzieś i że ci, albo że później się do tego Wietnamu i tam mówią y, ci Wietnamczycy po polsku, tak, Nie wiem, jakiś ma taki klimat, że to jest, to jest ten polski Indiana Jones. I to jest ten dla mnie to jest <grym> jakieś, no coś, co ja obejrzałem kiedyś bardzo przypadkiem. I, i, I zaskoczyło mnie, że po prostu nie mam tego bagażu, że ten film po prostu jak wyszedł, to to była jakaś porażka producencka i że to był film, który pod wieloma względami został ledwo wydany, mimo że na rynku wschodnim osiągnął niesamowity sukces. Tym jakiś... Oczywiście wtedy to, to nie, nie, nie chodziło o pieniądze, więc... Nie mogę powiedzieć, że tam zarobił miliony w box office, ale miliony ludzi go obejrzało. Mimo, mhm. że to jest film, który powstał za jakieś niesamowicie śmieszne pieniądze i efekty specjalne, to oni tam zrobili pff, to, że cudem, że w ogóle ten film nakręcono, że coś tam jest w ogóle, nie? Mimo, że niewiele no, zostało. No ale to jest, wiesz też, um, nie, nie słuchałem tak specjalnie, też nie czytałem wy, wywiadów z Markiem Piestrakiem, ale wiesz, to jest przynajmniej kino gatunkowe, którego w Polsce za bardzo się nie kręciło. No, mm -hmm. próbował coś zrobić, spróbować jakąś konwencję, no nie wiem, Indiana Jonesa, coś takiego, wiesz. No, no jest to na pewno godne pochwały, aczkolwiek, no, jest to film no, nieudolny. Mm -hmm. no, nie oszukujmy się. Że nam dobrze do szły te kostiumy, ale efekty specjalne jednak e, odstają. Mm, ale tam starano się, na przykład, jak ten Krzysztof Kolberger jest. Paryżu, to tam gdzieś jakieś e, gazety sp wyprodukowali specjalnie, żeby on tam niby był na okładce. Mm, także tam coś, coś tam coś tam się działo. No i e, Ewa Sałacka, mm -hmm. fantastyczna w tej, w tej roli jest, jest przepiękna. Tam. Tak, tak. Ale to jest, to jest to, żeby nie skorzystano z okazji, żeby wyjechać. W ogóle y, śledzisz y, Wujka Czarka kanał na YouTubie? N nie. Na początku, wiesz co, zdarzyło mi się obejrzeć dwa... Filmy, ale on później zaczął z jakimś chyba swoim kuz... bratankiem czy siostrzeńcem robić jakieś challenge i sobie dałem spokój. Jest coś tam wartego uwagi? Nie, znaczy ja nigdy tak nie widziałem nie żadnych nie innych jego filmów oprócz tych, które nagrywa sam, mówiąc do kamery, odpowiadając na pytania aha, i tak dalej. Bo, A można coś innego tak, trafiłem. Sery taki... ma taki dosyć sympatyczny kanał, czasami występuje tam z żoną nie? i odpowiada na pytania mhm. internautów z żoną, ale. Ale to chyba jest rzadkie. I ja nie oglądam też każdego odcinka, ale dwa ostatnie filmy, które nagrał, były o Misiu i on zdradzał mm -hmm. kulisy w ogóle produkcji filmu właśnie w tamtym okresie. I w Misiu jest y, scena, są kilka scen, które kręcą w Londynie. No i oczywiście do tego Londynu musiał, musiał ktoś powiedzieć, ale to, to tak, że tylko ci, którzy muszą, bo inaczej nie da się scen nakręcić, wiadomo. Czyli aktorzy, którzy występują w, w danych scenach. Nawet nie wiem, czy reżyser, <głos》>, operator kamery, producent. I to, to, i to jest to. I, i, I to samo prawdopodobnie było właśnie, czy, w, czy skrącą do linii węży, czy, czy, czy nie wiem, że po prostu wykorzystali okazję, tak sobie pomyślej, ok, pojedziemy do Francji na wakacje, no bo to wiesz, wyjeżdżasz za, za wielki mur, za granicę, nie? Zobaczyć ten hmm. świat, ten zachód. Nie wiem, czy, czy myśleli że jadą na, na, na jakieś fajne wakacje, jak. jak Prawda, pojechali w drugą stronę, prawda, glo globu, ale, nie wiem, no, były inne czasy, no nie tak ciężko, no, ciężko się do tego odnieść, ale, tak, wujka czaka w ogóle polecam kanał, tylko, że, ja bardzo lubiłem, jak on na początku więcej opowiadał, a mniej było cięć, teraz mam wrażenie, że to jest wszystko tak bardzo mocno poszatkowane, no, ale, ale, ma swój ja uraz, no, więc, więc, no. no, po tym względem. Ja... Z opowieści mojego chrzestnego, który studiowali razem, to wiem, że on jest przesympatycznym człowiekiem. I mam taką jedną anegdotę o nim. To jest premiera Wiedźmina 2001 rok Silver Screen w Łodzi. I mój kolega podchodzi do Żebrowskiego z książką, z pierwszą, ostatnim życzeniem. I prosi o autograf, a Żebrowski mu coś tam odburknął i odszedł. I on tak stoi, wiesz, byliśmy nastolatkami kurczenia, a nagle podbiega czarek pazura, jakby zabierał mu tą książkę, ja ci podpiszę, i podpisał mu się, wiesz, czarek pazura na, na książce e, Wiedźmin. <laughs> no ale widzisz, no tak się, tak się buduje, prawda, fandom, byciem sympatycznym. Nie wiem, no mm -hmm. teraz, teraz, prawda, że nie wiem, przecież że Broski jest teraz wielkim reżyserem, producentem teatralnym. Wiesz? Mhm. i chyba już mu to bucowatość taka przeszła, nie wiem on był chyba w pewnym momencie tak pewny swojej pozycji mm, tak przynajmniej słyszałem a później jakoś spokorniał i, i te wywiady, które tam oglądają z nim to jakoś jakby zupełnie inaczej wyglądają niż te z początku wieku no, teraz bo... to jest w ogóle wszystko, wiesz. trzeba żyć w zgodzie dobrze i z fanami i z, z dziennikarzami, czy paparazzi i tak dalej, czasami się trzeba na jakąś ustawkę umówić, bo bo wizerunek teraz, w dzisiejszych czasach to jest wszystko, to jest wszystko I mm -hmm. niestety możesz budować sobie reputację przez przez 20 lat no tutaj skaza się pojawiła w, na, 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 na reputacji Grzebrowskiego tak. bo to taką rzeczę powiedziałem no. <laughs> w podcaście no i nie sprzeda się Wiedźmin no, nowej wersji na DVD właśnie tak patrzę na, na nasz zegarek nagrywania, bardzo sympatycznie się rozmawia dziękuję Ci jeszcze Rafał, raz że się Zbiciłeś się ja na nagranie. Dziękuję. I tak jak mówiono, mam nadzieję, że to jest taka nasza nowa świecka tradycja. Że raz na jakiś czas będziemy właśnie się y, spotykać tutaj w wirtualnym studiu sobie rozmawiać. Y, bo, Będzie mi mnie pewnie bardziej strzelił, może się tak ten, ten czas bardzo przyjemnie. Y, ja już y, wcześniej promowałem, ale y, wspominałem na, na podcaście podczas rozmowy, ale jeszcze raz przypomnę, że y, Rafał między innymi nagrywa taki podcast bardzo ciekawy, y, dziwne kino. Nie przekręcam nazwy, prawda? Kocham dziwne kino. Kocham dziwne kino, tak. Brakowało z... mi tego czegoś, tego, tego kocham dziwne kino. I... Z Dawidem Gryzom nagrywamy taki tak. podcast co tydzień we wtorek. Bar bardzo sympatyczny. Do słuchania na konglomeracie. Tam, na konglomeracie pozdrawiamy właśnie chłopaków z konglomeratu. Też w ogóle całą platformę, jak to się mówi. I, i yy, no, mam nadzieję właśnie, że naszym słuchaczom taka formuła, gdzie jest mniej gier, więcej takiego właśnie popkulturowego gadania, e, że przypadnie do gusty, bo, bo, bo ja szczerze mówiąc już jestem taki, w takim wieku, że bardziej mi się przyjemnie rozmawia o takich rzeczach niż niż o samych grach. dlatego, że doszliśmy do takiego momentu, że na razie gry się nie rozwijają, że są coraz ładniejsze, coraz lepsze, ale coraz mniej jest takich um, perełek. I nawet taka, taka gwiazdka, taka, taka, takie słoneczko na niebie jak na przykład Disco Elysium. Nie wiem, czy, czy grałeś, czy słyszałeś. Mhm. Słuchałem, słuchałem Was, tak, czekam, jak tak, będzie na PS4. Tak. To jest świetna gra, ale ona jakoś nie szokuje czymś nowym. Ona po prostu narracyjnie jest wybitna. Wiesz, no, przedstawia bardzo ciekawy sposób dylematy, bohatera, wiesz, jak, jak budujesz postać, właśnie przez wewnętrzny dialog, rewelacja. I, i, i takich gier właśnie brakuje, o takich grach no, chcę oczywiście zawsze rozmawiać, ale tak jak mówię bardzo sympatycznie. Rozmawia się o, o starych filmach, o filmach z lektorem, w ogóle yy, takich rzeczach. I jeszcze raz Ci, Rafał, dziękuję. Yy, pamiętajcie, żeby... Jeszcze raz ja dziękuję. No, tutaj, kurtuazyjnie trzeba sobie... Tak jak ja, będziemy tak jeszcze przez 5 minut, jak Japończycy, będziemy się sobie kłaniać. Yy, pamiętajcie, żeby wejść na stronę www.fantasmagiera.net Lubić yy, nas na Facebooku, fanpage Fantasmagieri, wchodzić na grupę facebookową, komentować, polecać znajomym. No i już niedługo. Nie wiem, mi się wydaje, że może kilka dni po, po emisji tego odcinka. No pojawi się ankieta. Oczywiście, no bo zbliża się koniec roku. Ja myślę, że tak gdzieś w, w połowie chyba grudnia jednak e, pojawi się plebiscyt na, m.in. grę roku według słuchaczy Fantasmogieli. Nie wiem, czy Rafale brałeś udział w, w tamtym roku, w tym prezesie nawet czytałeś mój, mój wpis. O, widzisz? No, czyli wiesz, jak prestiżowe tematy, to są. Pamiętam który, ale. Ale widzisz, jak prestiżowe czytałem. są te nagrody. Znaczy nagrody to jest to nagrody. To jest jak prestiżowy jest ten trywisty, jak 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 mm -hmm. wspaniale przebijają się głosy właśnie istotne. Więc pamiętajcie, żeby wziąć w nim udział. No i co? Słyszymy się za tydzień. Cześć, hej. Dzień.